Cześć, z tej strony Żuraw.pl. Witam serdecznie na kolejnej sesji Warhammera 40 000 i na kolejnej sesji przygody Mroczna Granica. Ze mną są oczywiście moi wspaniali gracze i zaczynamy od Guli, który wciela się w Lorda Kapitana Santiago de Nuo. Cześć! Później jest Matus jako pierwszy oficer Anders Aleksandrow. To ja. Cześć. Siema. Dzisiaj Zajęczaka dzisiaj z nami nie ma, który wcielał się w Regisa Quintilusa Mantry, ale też na poprzedniej sesji został praktycznie zabity i tylko Fate Pointy go uratowały przed niechybną śmiercią. Beatrice Aurory Mortici też z nami dzisiaj nie ma, więc czteroosobowy skład. Później jest Michał Ksaszers jako Magnus Jackson, Mistrz Sternik i na końcu Arek jako Quercus Robustus, Chórmistrz Astropatów. Powiedz dzień dobry. To powiedz, przywitaj. Najlepiej się podgłośń, albo coś, albo blisko usiądź mikrofonu, bo cię prawie nie słychać. Dobrze, kto przypomni, co się działo na ostatniej sesji? Pierdul. Znaczymy? Przeżyłem. Jakimś cudem. Nic mi się nie stało? Jakimś cudem też przeżyłem i nie mam nawet obrażeń chyba z tego, co wiem. Ja chyba też nie dostałem żadnych tym morder serwitorem, jak się tłukłem. To tak? Nie, chyba udało ci się wyjść bez szwanku. Jedyna osoba, która ucierpiała, to był właśnie ten. To był Regis. Jak się przychodzi z gitarą na strzelaninę. To był Regis, ale jemu się niestety prawie że umarło. A więc było tak, że oprócz tego, że przeżyliście, to wasz statek został niejako uprowadzony przez artefakt Xenos. Jakąś obcą technologię powiązaną z Osnową. I w trakcie szalejącej burzy warp władza nad statkiem została przekazana w ręce obcej siły, która zbuntowała przeciwko wam serwitory, wyłączyła wam zasilanie, oświetlenie i właściwie musieliście walczyć o odzyskanie władzy nad statkiem i o własne życie. Jak była mowa już na poprzedniej sesji, cała ta wielogodzinna walka z przeciwnościami losu skończyła się opuszczeniem immaterium gdzieś w mrokach kosmosu, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy i dokładnie nic nie wiadomo. Poza tym, że dosyć mocno nadszarpnęło to stan załogi, ponieważ troszkę i serwitorów ucierpiało w tym wszystkim i załogantów Karmazynowego Króla również. To mało powiedziane trochę. Więc moi drodzy, teraz, kiedy Karmazynowy Król unosi się gdzieś w mrocznej pustce, a syreny alarmowe przestały wyć, co właściwie robicie, kiedy sytuacja zdaje się być już opanowana, a mroczne zapędy robaka Psykarus zostały przynajmniej na tą chwilę zatrzymane i... Czy ten kochany robaczek, który podzielił się z nami tą podróżą, został wyteleportowany? Bo coś tak sobie przypominam. On zniknął. A gdzie się znajduje? Nie macie zielonego pojęcia w tej chwili. No, generalnie ja nie wyczułam żadnego obecności, a tego gnoja przecież bym teraz to już wszędzie poznał. No, w tobie siedzi. Przede wszystkim nie wychodzi na to, że on siedział w Quercusie, tylko tak, to nie. Materializował się poprzez niego. Byłeś bramą, jak się czujesz? Ujowo? I dobrze. Gdyby nie to, że potrzebujemy wszystkich naszych anormalnych, to znaczy magów, to kazałbym ich za nich healować, tak? Tanie bez nas, no ciężko w warpie, rozumiesz tam... Czy ty nie rozumiesz, że powiedziałem, gdyby nie to? Tak, rozumiem, ale ja tylko tak się upewniam. Chcesz zobaczyć śluzę od środka, a później ją z zewnątrz? Mnie jeszcze trochę powkurwiaj. Widziałem, nie skorzystam, dziękuję. No, Magnus, jak tam? Trafił cię chociaż raz? Nie, ja żyję. Żyję, ale nie wiem, jeżeli tylko się da ruszyć, to ja chcę jak najszybciej spieprzać, bo straciliśmy tu na pewno za dużo czasu. Dobrze, to ja mam tylko takie pytanie. Gdzie do kurwy jest to? Może sugeruję, nie wiem, skan przestrzeni wokół statku, żebyśmy tak mniej więcej chociaż... Możemy to zrobić? Dobrze, dobrze pierwszy. Tylko czy my mamy już pełną powrotem energię? Żeby no jeśli możemy to zrobić, dlatego
Niech ktoś rzuci w takim razie, jeżeli chcesz wiedzieć, czy macie pełną moc i władzę nad statkiem, to proszę, niech ktoś rzuci za Beatrice na przykład, albo za załogę, tą część podlegającą właśnie pod Beatrice, Techusa z modyfikatorem plus 0. Nie, jakie ten? Beatrice, masz to zrobić i to teraz, prawda, Magnus? Jest zrobione już. Jest elegancko zrobione. Dwa sukcesy. Po kilku minutach intensywnej diagnostyki systemów dostajesz informację zwrotną, że statek ogólnie działa, macie zasilanie systemów podtrzymywania życia, zasilanie różnych wewnętrznych systemów, działa tam nie medbay, działają różnego rodzaju systemy wewnątrz statku, natomiast nie działają wam, macie zasilanie wewnętrzne, oświetlenie i tak dalej, ale z nieznanych przyczyn nie działają zarówno silniki plazmowe czy tam jonowe, a także silniki warp. Jesteście po prostu zawieszeni w próżni, bez możliwości manewru. Jakąś taką gorszą wiadomość jeszcze możesz mi dać? Tak, Morticia, Beatrice, to był sarkazm. Tak, ja wiem, że ty już niekoniecznie, tak, przez te wszczepy i tego, ale rozumiesz, tak? Beatrice odpowiada ci: tak, kapitanie, gorsza wiadomość jest taka, że nie wiemy, jak to naprawić. Lucio. Jest tak, Beatrice, pamiętasz, chciałaś być kapitanem drugiego statku, prawda? Pamiętasz? Oczywiście, że będę, tylko musimy najpierw stąd wrócić. No właśnie o to chodzi. To teraz to ty możesz być najwyżej kukiem na tym statku, jak mnie powkurwiasz dalej. Chyba nie chciałby kapitan dostać steka mojej produkcji z olejem silnikowym. Jak dobry olej silnikowy, to czemu nie? No taki już kilkukrotnie przepalony. Ale skan możemy odpalić. Tak, czujniki działają, wszystkie tam jakieś kogitatory działają. To czujnikuj. To jak chcecie skanować przestrzeń przed sobą, to poproszę od kogoś rzut na wokół. Scrutiny plus detection. Do scrutiny dodajecie detekcję statku waszą. I jaką rzut z modyfikatorem minus 10. Może ktoś popatrzeć, jaka ta detekcja była? No bo tam jakoś lepszą mamy te skanery. Tak, wam ten wasze czujniki mają tam jakiś bonus do detekcji. 25. 25, czyli jeszcze oboje bardzo chcecie, żeby to sprawdził, więc będzie plus 35 łącznie. Nie, plus 45. Ale minus 10 ode mnie modyfikator. Ale minus 10 modyfikator to 35 wchodzi. Dobra, czekaj. Czekaj, jeszcze sprawdzam, bo on chyba miał jakieś dodatkowe to. To się udało. Dwa sukcesy, prawie 3 to. Wstępne skany dają wam odczyty na ekrany hololitów informujące o tym, że znajdujecie się na obrzeżach jakiegoś niewielkiego systemu gwiezdnego, zawieszeni właściwie na granicy studni grawitacyjnej, znajdującej się w centrum tego układu niewielkiej, naprawdę niewielkiej, bo wielkości jakiejś malutkiej planety, znaczy może nawet nie malutkiej, jakiejś średniej wielkości planety gwiazdy, czarnej gwiazdy. O. Tak, teoretycznie... Skany wstępne skany wykazują tak, jakbyście trafili do układu gwiezdnego z jakąś niewielką gwiazdą neutronową, aczkolwiek pozostałe odczyty w ogóle nie zgadzają się z danymi naukowymi, jakie można by wywnioskować z takiej sytuacji, ponieważ studnia grawitacyjna wokół tego obiektu nie jest na tyle silna, grawitacja tej gwiazdy nie jest tak silna, żeby przypominała grawitację gwiazdy neutronowej. I znajduje się tu wokół, w tym systemie znajduje się szeroki pas kosmicznego gruzu oraz wokół tej gwiazdy orbituje niewielkie ciało niebieskie, coś w rodzaju księżyca. Nie jest księżyc. Dobrze, chciałem to powiedzieć. No i tak nie podlecimy, no to może, no to poskoną, możemy strzelać. Nie zapomnij, że my mamy jeszcze statki na statku, tak? Tak, mamy prom przecież. Można by mniejszym rozejrzeć się promem, tylko my dalej jesteśmy w warpie, tak? Nie, wy z warpa, warpa się by dostaliście i jesteście zawieszeni właśnie gdzieś na obrzeżach statku, znaczy na obrzeżach systemu gwiezdnego, nieznanego w nieznanej lokalizacji, być może przestrzeni Koronus, a być może gdzieś w ogóle całkowicie obcych rejonach kosmosu. Nie warp już. Jeszcze nie wiem, ja bym proponował skoczyć może na statek i
sprawdzić jakąś najbliższą planetę, co to w ogóle jest, może dobra, będzie... Dobra, Beatrice, jakaś... bierz tych swoich głowonogów i zaczynajcie próbować naprawić, tak? Postaramy się. Stawiamy robogłową na statku? Nie, no to kurwa, co to zrobisz, jak nie działa nam nic? Nie, no wszystko działa, oprócz silników. Czyli mamy wielką tratwę. W Quercusie Robustusie, chciałbym, żebyś rzucił na Psyni Science. Ja bym proponował się rozejrzeć, tylko nie wiem, czy na ten pseudoksiężyc, czy coś, jakaś inna planeta by była może w czarności. Dobra, no. Możesz się skoncentrować na tym pseudoksiężycu i zobaczyć, co to? Jak chcesz skanować mocniej, no to i przyjrzeć się jakimś konkretnym obiektom, to musisz znowu rzucić na scrutiny plus detection z minus 20 modyfikatorem. Przerzuciłbym to. To przerzucaj. Quercus, ty chyba też chcesz to przerzucić. Tak, chcę to przerzucić. Okej, okay. Quercusie Robustusie, twoi podwładni astropaci psionicy komunikują ci telepatycznie, że gwiazda, czy też obiekt w centrum tego układu, który zdaje się być gwiazdą, rzuca w osnowie swojego rodzaju cień, który blokuje, że tak powiem, wysyłanie komunikatów astropatycznych poza układ. To raz, a dwa, najprawdopodobniej ów cień w osnowie wpływa jakoś na wasze silniki warp, nie pozwalając ich uruchomić. Czyli jest to w jakiś sposób obiekt kosmiczny powiązany z osnową. No dostrzegać. Pseudoksiężyc. Kapitanie, mamy większy problem. To w środku tego układu gwiezdnego to nie gwiazda. To jakiś dziwny konstrukt związany z warpem, który nam blokuje uruchomienie silników warp, a na dodatek nie możemy, ja i mój zespół, wysłać żadnej wiadomości poza ten system. Dobra, to teraz takie pytanie. Czy my mamy na składzie jakąś broń zdolną zniszczyć gwiazdę? Chyba nie. Jak? Byłem pewien, że ją spakowałem. Jak to nie? Andersa rzucimy w tym i go potnie. Desant. Gwiazdy jeszcze nie desantowałem. Lądowanie w Normandii. Natomiast co do twojego pytania, Magnusie, to dokładniejsze skany przestrzeni wokół Księżyca dają ci takie informacje, że ten Księżyc najprawdopodobniej jest zamieszkany, ponieważ odbierasz z niego sygnały Voxa, które są bardzo mocno zakłócone przez różnego rodzaju zanieczyszczenia w eterze, że tak powiem. Natomiast wygląda na to, że mieszkańcy tego Księżyca się komunikują między sobą komunikacją właśnie tą radiową w jakiś sposób. Ciężko ci orzec, czy to są ludzie, czy to są Xenos, ale być może i tacy, wszystkiego można się spodziewać. A druga rzecz, że w tym pasie asteroid, który otacza tą jakby gwiazdę w cudzysłowie i oraz też fruwa wkoło tego księżyca, jest mnóstwo mniej lub bardziej rozbitych i zdezelowanych jednostek kosmicznych wszelkiego rodzaju, od małych po duże. Wstępne skany też informują, że tutaj można wykryć sygnatury zarówno statków imperialnych, jak i statków Xenos. Natomiast to są raczej wraki wszystko, nie? To są, wiesz, jakieś kadłubki... Rozstrzygałbym wszystko. Na wszelki wypadek. Czy ktoś chce mi powiedzieć, że to jest cmentarzysko statków, że ten pieprzony Worm tutaj przywlókł? Dobra. Czy ktoś chce powiedzieć, że to jest cmentarzysko statków, które przywlókł tutaj ten pieprzony Worm? Nie wiem, czy to ten robak, ale no, ewidentnie to jest cmentarzysko. No, mam wrażenie, że nie byliśmy pierwsi, którym się to przydarzyło. No, to na pewno nie pierwsi. Pełno statków i Xenos, i Imperial. Czy mógłbyś, drogi Magnusie, odczytać którąś z tych ludzko brzmiących wiadomości, czy nie za bardzo? Na pewno bym próbował od razu rozszyfrować, więc nie wiem, rzucać jeszcze raz na coś jeszcze. To ewentualnie za kogoś z inżynierów na TechUsa, żeby tam oczyścili te zapisy wyłapane z szumów i tak dalej, może coś się uda. Czyli na załogę, tak? No, czy za Mortisie, czy za... Dobra, jej TechUsa rzucę. Oczywiście dostaję rozkazy ode mnie i od Matulu. To jest. Od drugiego. Jakiś modyfikator? Minus 20. Po około godzinie prac nad
tą kwestią z szczątkowego zapisu, który dało się odzyskać, wynika z tego, że na tym księżycu mieszkają jacyś ocaleńcy, którzy porozumiewają się w low gotiku, w niskim gotiku, czyli w takim potocznym języku imperialnym. I coś była mowa o jakichś ocaleńcach, była mowa też o jakichś mutantach i coś o bractwie. Brzmi jak sekta, ostrzelijmy, ostrzelajmy to. Ale to... Andrus, to był taki bard stary jeszcze za czasów wtedy. Dobra, to może inaczej. Słuchaj, pierwszy. Wy mnie nie wkurwiajcie, bo jeżeli tam jest coś zorganizowane, to znaczy, że mogą... Zauważ, że nie wpierdoliliśmy się w te asteroidy. Jesteśmy na granicy, więc być może uda nam się naprawić statek i stąd odlecieć trudem, ale może. A może... W takim razie uda nam się też zabrać trochę ocaleńców, uzupełnić załogę. Potrzebujemy jakiejś wartościowy, przeszkolony tutaj. Dobra, to ruszajmy, dupa. Czy bierzemy ludzi, czy bierzemy... Czy mamy jeszcze jakiś sprawny serwitor? Ma. Jeszcze macie, nie? Natomiast, kiedy wspominasz o serwitorach, to niektórzy twoi załoganci z Moska tak się podejrzliwie patrzą na nie, na jakieś tam serwitory pracujące przy swoich codziennych zadaniach. Czy na pewno dobrym pomysłem jest zabieranie ze sobą serwitorów? Bo jak im znowu coś odwali... Znowu je powstrzymamy. Trzeba będzie zrobić wspólną terapię dla załogi po powrocie. A serwitorów obie. Aleksandrow, nie pierdolcie, tylko pomyślcie, czy zabieramy załogę abordażową, czy nie. Można oddział komandosu wziąć. Myślę, że tak, jakby miało coś pójść nie tak, jakby się nagle mieli na nas rzucić, bo mamy eurosprawny statek, a chcieliby się nim zabrać. Lepiej się bronić. Oddział komandosów to oddział komandosów. Gun Cutter, ile on ma pojemności? Mieści pilota, kopilota, inżyniera, technika, dwóch strzelców, kwatery dla 6 osób załogi i maksymalnie 30 osób w ładowni. To 30 komandosów. No, to znaczy, nie ma miejsca na moją siostrę powierniczkę, to znaczy ta która mnie codziennie wieczorem spowiada, tak? Chyba, że weźmie się do kwater. Nie, no coś... Okej, wydaję rozkaz, żeby przygotowali tych komandosów. Aleksandro, dowodzisz tym oddziałem. Ruszmy zatki. Oczywiście, nie mogę atakować wszystkiego, co się rusza. Dopóki nie przejawia wrogich zamiarów, to nie. Oddychanie z wrogim zamiarem. Ma na celu zabranie mojego tlenu. Czyli bierzesz oprócz swoich przybocznych, to bierzesz 30 żołnierzy ludzkich, czy mieszasz żołnierzy z serwitorami? Ludzkich. Pójstymno. Nie wiem, jakieś ogryny mamy, tak przez przypadek może? No nie masz, niestety. Mamy komandosów, podejrzewam. Mamy bardzo dobrze szkolną załogę, która nie wiadomo czemu boi się serwitorów. No wiesz, trochę... Poważnie rozmawiać. Łączne straty po tym wynosiły w sumie 15%. No, z tych 15% jakaś połowa to jest ranna i ciężko ranna, więc da się ich przywrócić do sprawności. No natomiast właśnie, to jest tylko 15%. No ale te 7-7,5% załogi zginęło, więc... Oni się rozmnażają, to ludzie, rozmnażają się króliki, więc będzie ich. Nie mamy żłobka na statku, więc nie ma jak rozmnażać ich. Powinniśmy mieć żłobek na statku. Dlaczego nie mamy żłobka na statku? Powinniśmy mieć żłobek i szkołę. Nie było miejsca. Uniwersytet. Przepraszam, będę bardzo wredny i się zapytam i pewnie jeszcze z trzech albo czterech kleryków, którzy powinni się nimi, tymi dziećmi zajmować. No. I siostry. O Boże. O imperatorze. Święta Tero, co tu się dzieje? Odreagowuję pracę, przepraszam. Nie no, tacy tutaj... przecież się ludzie rozmnażają, także... Coś trzeba robić z tymi dziećmi. Można wyrzucać za okno. Ale oni są przydatni. Kuk okrętowy zapewne potrafi coś przyrządzić z takiej cielęciny. Właśnie. Korp starcz zawsze muszę robić. Także pakujecie się do waszego wahadłowca, promu, czy jakkolwiek go nazwać, ze strony oddziału. Paru tych, żeby trybogłowych można tam wziąć.
No, przydałyby się, no. No, to ilu tam bierzecie inżynierów? 5? Myślę, że tak 20 komandosów, 5 inżynierów, nie wiem, paru medyków. Paru medyków, tak. Chociaż nie, bo medycy to są wśród komandosów, oni mają te drużyny takie w miarę auto. Balansowane. Pakujecie się na wasz gankater i wyfruwacie. O dziwo silniki wahadłowca nie zostały zablokowane przez dziwne oddziaływanie czarnej gwiazdy. Udajecie się w kierunku księżyca, który orbituje wokół tego dziwnego kosmicznego bytu. I gdy przelatujecie, teraz bym poprosił ciebie, Magnusie Jacksonie, o rzut na pilotaż. Plus manewrowość waszego gankatera, a manewrowość waszego gankatera to jest plus 0, więc... No to właśnie dlatego... Spacecraft. Chciałem powiedzieć, że jak lecisz, to mówię, leć dobrze, mój wierny Magnusie, leć dobrze. Prawda, Aleksandrow? Powinien lecieć dobrze. Powinien lecieć dobrze. No. Też jestem na początku. Bo jednak pilot Space'a, ale jesteś tutaj motywowany przez... Tak, jesteście w kosmosie, ponieważ czeka was kilka ładnych godzin lotu z pełną prędkością waszego wahadłowca, żeby zbliżyć się do powierzchni tego księżyca. I kiedy przelecie przez te pola szczątków i Magnus Jackson wprawnie manewruje, żeby nie wpakować was gdziekolwiek na żadną skałę albo na jakiś dryfujący w przestrzeni wrak, to przez ekrany waszych hololitów, ewentualnie przez iluminatory wahadłowcu możecie podziwiać, że w tym morzu gruzu kosmicznego naprawdę fruwają szczątki wielkiej liczby różnego rodzaju statków, mniejszych, większych. Gdzieś tam widać kawałek kadłuba jakiegoś transportowca, innym razem szczątki jakiegoś rozczłonkowanego krążownika, coś zupełnie obcej dla was jakiejś konstrukcji. Przefruwają tutaj jakieś fragmenty różnych statków, które miały nieszczęście trafić w to przeklęte miejsce i zostać tutaj już na zawsze, przynajmniej w skali ludzkiego życia. Kiedy zbliżacie się do księżyca, widzicie, że na ekranach rośnie wam też owa czarna gwiazda, która teraz okazuje się być nie czarną gwiazdą, natomiast swojego rodzaju ogromną, jakby to określić, ogromną stacją kosmiczną, megalityczną wręcz, czy jakąś strukturą zupełnie obcej, mrożącej wam w żyłach krew konstrukcji, która usiana jest wszelkiego rodzaju ogromnymi, cyklopowymi wieżami, które między sobą przesyłają jakieś ogromne porcje energii nieznanego typu, jakieś kryształowe słupy wystające z pomiędzy płyt, na które składają się na tą ogromną, kulistą formę. Wokół tej konstrukcji roi się od fruwających statków, albo tak wam się wydaje, że to są statki. Nie przypominają niczego, co zdarzyło wam się kiedykolwiek widzieć. Zaraz wam wrzucę na rola, jak wyglądają te statki. Coś takiego. Są to dziwacznej konstrukcji statki wielkości, według wskazań skanerów, wielkości fregaty, przeciętnej imperialnej fregaty, które fruwają wokół tej potężnej gwiazdostacji i zapewne są jakąś formacją obronną wokół tego miejsca. Nigdy nie widzieliście czegoś takiego. Nie wygląda to dobrze. Gdzie ty to wrzuciłeś, bo nie widzę? Na rolu. Jako tło, część tła. No jest. Pan na ekranie, kapitanie. Czyli nie dość, że to nie gwiazda, tylko jakaś stacja kosmiczna, to jeszcze ma... mieszkańców? Flotę obronną. Natomiast księżyc to jest bardzo odległe od was, tylko po prostu skanery waszego wahadłowca i czujniki wam to pokazują na jakimś tam mocnym zbliżeniu. Natomiast no to jest od samego księżyca to jest jeszcze spory kawałek drogi, żeby tam dolecieć, szczególnie wahadłowcem, a zresztą to byłoby niewskazane z racji tego,
że byłoby to czystym samobójstwem. Gdyby polecieć wahadłowcem na chociażby jeden taki statek, który jest wielkości fregaty, nie? Mam jeszcze tylko takie pytanie, czy przez ten skan to jest podobne do wzorów na tym gwiezdnym zwierciadle, czy nie? To w ogóle całkowicie obce dla was sygnatury, nic wam nie mówiące, nie? Ale nie, chodzi mi o to, czy wzory te ze zwierciadła, przy którym kiedyś byliśmy, nie są podobne do tych megalitycznych wież cyklopowych. A to rzuć mi na... na co możesz rzucić? Sklerozę. Nie na sklerozę. Na jakąś umiejętność powiązaną z inteligencją, albo na czystą inteligencję możesz rzucić po prostu. Logic? Albo na logic. Wiesz, nie wiem, czy to logic będzie pasował? Wiesz co, ja chyba mam logic, tylko... Tak, mam logic. No to jest tak z inteligencji, więc... Nie wydaje ci się. Raczej jest to zupełnie coś innego. Mało prawdopodobne, żeby to było egariańskie, coś powiązanego z egariańskim dominium. To raczej coś zupełnie innego. Jakaś jeżeli to jest konstrukcja jakichś ksenosów, to nigdy nie słyszałeś o takich. Czyli lecimy w nieznane. Szkoda. Zbliżacie się do Księżyca i powoli obraz tego, co znajduje się wokół tej dziwacznej, mrocznej stacji kosmicznej, zmienia wam się na to, co znajduje się na powierzchni Księżyca. Na powierzchni Księżyca, właściwie gołej takiej kosmicznej skale, bez atmosfery, porytej kraterami po uderzeniach różnego rodzaju meteorytów i kosmicznego śmiecia. Widzicie, jakby to nazwać, instalację wyglądającą jak takie połączenie wielu różnych wraków, statków, różnego rodzaju albo elementów statków połączonych w takie dosyć duże, ciągnące się na kilka tysięcy kilometrów miasto. No może nie na kilka tysięcy, przesadzam. Ale na kilkaset kilometrów takie miasto, które zostało takim jakby rozlało się jak takie żyłki jakiejś choroby na powierzchni tego kawałka kamienia dryfującego w kosmosie. Na pierwszy rzut tak jakby można powiedzieć z tej odległości, co wam na zbliżeniach pokazują te wasze teleskopy tego Gunkatera, że wygląda na to, że w większości wypadków są to elementy statków imperialnych, które albo rozbiły się na tym, albo zostały ściągnięte na to miejsce i po prostu jakieś tam widzicie połączenia jakimiś korytarzami, rampami. Jakby ktoś po prostu z kosmicznego złomu starał się zrobić sobie po prostu coś w rodzaju miasta. Czy teraz przebijają się już głosy albo coś takiego? Tak, im bliżej jesteście Księżyca, tym te komunikaty voxowe stają się na kanałach różnych stają się wyraźniejsze. No i są to rozmowy na pewno głównie toczące się w Low Gothicu, informujące o jakichś tam życiu na tym Księżycu. Głównie jakieś meldunki zdawane z jakichś patroli. Coś tam wspominane, że gdzieś tam było z jakiejś niesnaski z jakimiś mutantami. Wychwytujecie komunikat informujący, że skanery obserwatorium wykryły nadlatujący pojazd imperialny, więc prawdopodobnie tutaj mowa jest o was. Spróbuj się połączyć z tym, do którego poleciała ta wiązka. Słyszysz, Magnus? Słyszę. Dobra, na co to będzie? Na taki usług? Może po prostu wywołać na wszystkich kanałach. Tak. Nie, bo kurwa, wywołać ich na wszystkich kanałach, to cię przyjdą też ci niezaproszeni, kurwa, no. No, nie, to on trzeba, myślę, że też bezpośrednio jakoś najlepiej z jakimś dowództwem może czy coś. No ale tam, gdzie był raport składany, no to najlepiej by pewnie było. Czyli co, na Atagiusa jakiegoś rzucać, czy...? To rzuć mi na... W sumie nie ma sensu rzucać, po prostu wysyłasz wiązkę komunikacyjną i po kilkudziesięciu sekundach dostajecie połączenie zwrotne i tam wśród takich szumów i trzasków różnych rodzajów zakłóceń niezidentyfikowany pojazd imperialny, podajcie swoje dane identyfikacyjne. Albo zostaniecie zestrzeleni. Gunkater Haron w barwach Santiago de Nuvo, rodziny de Nuvo. Chcielibyśmy poprosić o możliwość wylądowania w waszym porcie i przeprowadzenia rozmowy z waszym dowództwem. Powołuję się na przywileje wolnego kupca. Przez chwilę, dłuższą chwilę, taka chwila ciszy. Tu dowódca Cornelius, zezwalam na lądowanie. Lądujcie na lądowisku numer 2. Włączam boje identyfikacyjne i tutaj widzicie, że gdzieś tam w jednym z elementów tego miasta zaczynają się takie jakby migoczące światła pojawiać, które dają wam
sygnał, że tam możecie wylądować. A, jeszcze jedno. Takie przerwą. Tutaj glejty wolnych kupców nie mają żadnego znaczenia. I rozłączył się. Komunikacja się rozłączyła. Jak się trupę rozłączył? Anders! Przygotuj powitanie dla tego, dla tych państwa, jak chcieliby nam zabrać latającą jednostkę. To jest. Zejdę sobie, bo wydaję rozkazy. Ja pewnie powoli będę sam starał się wylądować. Mam dosyć gotowości. Więc lądujesz gangkaterem na dosyć prowizorycznym lądowisku, ale zapewne ciężko było zmontować coś profesjonalnego ze starych, ze złomowanych elementów ze statków. Wychodzicie na lądowisko i widzicie, że płyta lądowiska jest pusta. Gdzieniegdzie tylko walają się jakieś stare, dawno już nieużywane skrzynie transportowe gdzieś na obrzeżach. Jakieś stare te narzędzia takie samojezdne, jakieś konserwacyjne do na przykład do dostarczania paliwa do jednostek latających albo do jakichś tam prac konserwacyjnych. Wszystko to gdzieś jest albo wygląda na stare i zepsute, albo po prostu jest od dawna nieużywane, bo nie ma na przykład tych z paliwem beczek czy tam pojemników, które można by było transportować. I widzicie, że oczywiście dostajecie informację, że nie ma tutaj atmosfery, więc musicie wyjść z gangkatera w swoich kombinezonach albo w pancerzu wspomaganym. Natomiast na obrzeżach lądowiska, gdzieś poza jego główną płytą, zbierają się powoli tłumy ludzi. Co robicie? Jest to definiuj tłum. No, co najmniej kilkadziesiąt osób w różnorakich strojach różnej płci i widać napływające kolejne. Które stroje mają płeć i jak szybko jesteśmy w stanie ich zabić, w razie czego? No gdyby się zbliżyli, to dosyć szybko, bo macie jeszcze działka pokładowe przecież na gangkaterze, więc... Przygotować się. To wiemy komorosów na statku wszystkich? A dobra, właśnie, to mówisz? 10 z nami, 10 posłania statku. I ci na statku się nie pokazują? No. Czy w razie czego byli niespodzianką? Głowi zaminować mi statek w razie jakbyśmy, jakby nas próbowali go przejąć, to chociaż może nie. Będziemy kombinować później. Przygotujcie się do tego, że będziecie musieli w razie tego zniszczyć jednostkę, tak? Dobrze, kapitanie, przyjęliśmy. No to wesoła gromadko. I ty, Bramo, chodźmy. Kogo mówisz, słyszałeś, Bramo? Tak, idziemy. A, Bramo, a do Quercusa. Ej. Pan drzwiczki. Zbieraj się. Nie, to był wypadek. Nie miałem na to żadnego wpływu. Trzeba było czkać w drugą stronę. Nie dało się. Jestem za mały pikuś dla tego czegoś. No ruszajmy. Zakładam hełm. Sprawdzam szczelność kombinezonu. Masz pan Romola podjąć kombinezon. No właśnie o tym mówię, no. Więc tutaj na to robi. Na każdym tym, na każdym tam wewnętrznym wyświetlaczu holograficznym wyświetlać się status kombinezonu, wszystko jest w jak najlepszym porządku, wszystko szczelne, zabezpieczone. Kustomowe napisy. Kustomowe napisy. A ja mam tylko takie znaczki, potwierdzenia. Więc opuszczacie gangkatera, wschodzicie na zaśmieconą pyłem kosmicznym i jakimiś porzuconymi stertami śmieci płytę lądowiska i udajecie się wolnym krokiem w kierunku tego zbierającego się tłumu. Im bliżej się ich zbliżacie, tym większe macie jakby rozeznanie w tym, kto na was czeka. Jest to tłum, rzesza kobiet, ale głównie mężczyzn, mężczyzn i kobiet w różnym wieku, ale raczej od razu wam się rzuca... Tak, ale wam rzuca się w oczy przede wszystkim to, że raczej nie ma tutaj nikogo młodszego jak, nie wiem, na oko 30 lat i raczej starsi, żadnych dzieci tutaj nigdzie nie widać. Są to poubierani w kombinezony z dystynkcjami różnych rodów albo z dystynkcjami na przykład widać też, znaczy z oznaczeniami na przykład marynarki wojennej Imperium. Załoganci najprawdopodobniej z... ocaleńcy, rozbitkowie z statków, które miały tutaj nieszczęście przed wami trafić ten rejon kosmosu i utknąć tutaj zapewne po to, żeby szczeznąć w końcu, nie mogąc wydostać się z tego kosmicznego kojca, z tej kosmicznej pułapki na
na szczury. I widzicie też, że zabudowania, które też ukazują wam się teraz szerszym widokiem, to jeden wielki kosmiczny slums, zbudowane z szczątków rozbitych statków, z różnych pokładów, połączonych ze sobą raczej prowizorycznymi konstrukcjami, gdzieniegdzie widzicie porozstawiane generatory pól siłowych, które zamykają zapewne niezbyt gęstą atmosferę wytwarzaną przez tą systemy podtrzymywania życia wyciągnięte z porozbijanych statków. Na czele tej gromadki, tej mieszaniny ludzkiej stoi mężczyzna w pancerzu, w zbroi kompozytowej, który wygląda nieco lepiej od pozostałych, z przełożonym przez ramię starym autokanonem i tego tak przygląda wam się... No, takim karabinem maszynowym, no nie wiem jak to jest. Autokanon to takie trochę większe. No, a z autoganem takim. Widać już nieco styranym przez czas. I w obstawie tam jeszcze kilkunastu innych podobnych, również jakieś raczej podstawowe lasgany i temu podobne bronie uzbrojonych ludzi. Wstrzymuje was ręką dowódca Cornelius. Witajcie w osadzie ocaleńców Marteka. Kim jesteście? Lord Kapitan Santiago de Nuvo. A to moi załoganci. Czy możesz mi wytłumaczyć, co się stało z waszymi statkami? To może nie stójmy tutaj tak jak kołki na tym świeżym powietrzu. Chodźcie z nami. Zanim wchodzę, go odczytać. Znaczy, chodzi mi o to, jego emocje, albo coś w tym rodzaju, jeżeli cokolwiek widać. Znaczy on jest w tym, on ma tutaj oprócz pancerza tego swojego bojowego, ma jeszcze ten hełm i tak dalej, osprzęt, więc przez wizjer hełmu ewentualnie mógłbyś coś widzieć, ale jest taki wyciemniany trochę, więc... Raczej chodzi mi o tych jego ziomków, czy są gotowi do ataku, o to mi chodzi, no nie? Czytać, wiesz, bardziej emocje, wiesz, takie... To rzuć na skrutynie po prostu, bez modyfikatorów. Nie, nie wiem. Dla mnie spoko. Nie no. Wydają spoko. Wydają ci się... Znaczy nie potrafisz odczytać emocji, czy ich postury... Znaczy ich postury wyglądają na to, że są gotowi w każdej chwili sięgnąć po broń, ale no jesteście dla nich obcy, więc mogą się po was spodziewać też wszystkiego zasadniczo. Jeszcze raz patrzę tak na nich, tak jak mówiłem, tym moim hełmem, który wygląda kurna prawie jak czaszka. Nie jest to czaszka, wiesz, taka typowo czaszkowa, ale taka przypomina trochę czachę, no nie? Rozglądam się. Dobrze, to prowadź się, drogi dowódco. Przepraszam jeszcze raz, jak się nazywasz? Cornelius. Byłem kiedyś napój o tej nazwie. To proszę za mną, lordzie kapitanie. No i udał się w głąb. Widzicie, że prowadzi was między różnego rodzaju budynkami będącymi jakimiś odłamkami z tych rozbitych statków, jakimiś kontenerami, które przerobione zostały na kwatery, czy tam na jakieś prowizoryczne mieszkania. Zagłębiacie się w to miasto i w końcu przekraczacie barierę tworzone przez pola siłowe. Słyszycie buczenie generatorów gdzieś tam z kablami ciągnącymi się w głąb różnych budynków. Zebrani zaczynają ściągać hełmy, spinać te całe maski tlenowe, które pozwalały im oddychać poza przestrzenią ograniczaną przez te energetyczne bariery. I widzisz, że to są w większości ludzie raczej wyglądający na zniechęconych i zmęczonych. W większości mają, wiesz, niestrzyżone fryzury, rozkłestane brody, część jest brudna na twarzy, spod tych pancerzy też w nie najlepszej stanie wystają jakieś tam stare, już poniszczone ubrania. Widzicie, jak po ulicach snują się podobnej jakby jakości obywatele, którzy są takimi typowymi przedstawicielami niskich kast społecznych. Przynajmniej w normalnym mieście Kopcu by tak było, gdzieś to by były jakieś niziny społeczne, ale tutaj wszyscy, czy to niezależnie, czy w stroju jakichś robotników portowych, czy w zużytych mundurach wojskowych, czy jakiś tam nawet gdzieniegdzie widać ludzi z jakimiś dawno już wytartymi, nie wiem, dystynkcjami oficerskimi, marynarki wojennej Imperium. Wszyscy tutaj
wyglądają na podobnie zniechęconych i zrezygnowanych. I nawet jakoś specjalnie, o dziwo, nie są jakoś podekscytowani tym, że się tutaj zjawiliście. Niektórzy tylko się na wasz widok uśmiechają krzywo i wymieniają się jakimiś między sobą jakimiś cichymi uwagami, patrząc się na was takim przekąsem, jakby chcieli wam powiedzieć, no, kolejni, którzy znaleźli się w tym kosmicznym szambie i utknęli z nami tutaj na zawsze, tak? Cornelius prowadzi was gdzieś do takiego jakby placu zadaszonego konstrukcjami z różnych baldachimów oraz takich prowizorycznych daszków poprzecinanych jakimiś takimi trapami, po których też gdzieś tam wyżej spacerują ludzie. Jest to coś w rodzaju, z jednej strony jest to mnóstwo jakichś ław i stołów poustawianych, ale też jakby połączenie, swego rodzaju połączenie jakby kantyny wielkiej takiej w środku osady oraz jakby targowiska w jednym, chociaż niespecjalnie widać, żeby to ktokolwiek jakoś uprawiał jakiś większy handel, raczej sobie po prostu siedzą przy stołach, piją nie wiadomo co, gdzieś tam ktoś coś je, spoglądają się na was i tylko po prostu widzicie, jak tłum się wokół was zbiera gęstszy, kiedy Cornelius was prowadzi i w końcu zatrzymuje się właśnie przy jednej takiej grupie stołów i ław, kładzie karabin na stole, siada na takim jakby zydlu zmontowanym z jakiegoś fotela wyrwanego z jakiegoś mostka. Witamy w osadzie ocaleńców. Rozgoście się, bo raczej nie zanosi się, żebyście mieli stąd prędko odlecieć. Teraz proszę o to, żebyś panie powiedział właściwie nam, co to za stacja kosmiczna, czy wiecie coś o niej, jak można ją wyłączyć, albo czy cokolwiek wiecie na temat tego, dlaczego i w jaki sposób się tu znaleźliście. O, tak to może, zacznijmy. Ja? To dużo pytań, tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Jak się tu znalazłem? Ja? Jakieś 10 lat temu mieliśmy misję patrolową na krążowniku Rosomak. Standardowa misja patrolowa mająca na celu rozbijanie grupek piratów w sektorze Calixis. Wpadliśmy w burzę Osnowy, no i po wielu perypetiach wylądowaliśmy tutaj. Nasz statek bezwładnie dryfował i rozbił się na powierzchni tego księżyca. No i tak tu... Pytanie do mistrza gry. Czy nas zdryfował, czy został w miejscu? On po prostu znalazł się na tyle daleko od centrum tego systemu, że siła grawitacji trzyma go tak jakby... wiadomo, że w przestrzeni nic się nie stoi w miejscu, tylko się cały czas porusza, ale orbitujecie na krawędzi tego systemu wokół gwiazdy, tak. Pytanie doprecyzujące. Przepraszam, dawno nie używałem logotika, dlatego raczej nie za bardzo, trochę mi język stłupniał. Wasz statek był na tyle uszkodzony, że nie mógł się utrzymać na orbicie, czy coś go wessało pod później? To było już tyle lat temu. O ile pamiętam, to wyskoczyliśmy z Osnowy. I po prostu statek straciliśmy silniki. Nie mogliśmy manewrować i wpadliśmy po prostu w studnię grawitacyjną, która ściągnęła nas na powierzchnię tego księżyca. Coś wiesz na temat tej stacji? Tego czegoś? I tak wskazał palcem gdzieś tam, gdzie mniej więcej za tymi wszystkimi budynkami i kawałkami skał powinny być widoczna ta stacja gwiazda. Gdybyśmy wiedzieli, co to jest, gdybyśmy wiedzieli, jak to zniszczyć, to dawno by nas tutaj nie było. Wiemy tylko jedno, że to gówno trzyma nas tutaj i nie pozwala stąd uciec. A wszelkie próby polecenia w tamto miejsce i latają tam takie dziwne okręty, które strzelają do wszystkiego, co się zbliży.
No, ale rozgoście się. Jeszcze jedno. Tutaj, lordzie kapitanie, tutaj wszyscy jesteśmy sobie równi. Nie jest istotne, czy jesteś imperialnym oficerem, szlachetnie urodzonym, czy wychowałeś się gdzieś w jakiejś zapiziałej kosmicznej dziurze. Wszyscy jedziemy tutaj na jednym wózku i nie ma tutaj znaczenia ani twój tytuł, ani to, jakie bogactwa posiadasz. Podpieram się, wiesz, tak patrząc na niego. Aha, to dobrze, bo mam nadzieję, że ten wasz kurwidołek jest w stanie przyjąć około 30 tysięcy nowych uchodźców. Jeżeli o to chodzi, to nie ze mną musiałbyś rozmawiać w tym temacie. Chodzi mi raczej o coś całkiem innego niż, myślisz. Nasz statek utrzymuje się na orbicie. Nie wchodzi do tego. Moi trybogłowi już pracują nad próbą odzyskania sterowności statku. Nasi inżynierowie pracują nadal od nieraz i od 10 albo i więcej lat i do tej pory niczego nie udało nam się ustalić, ale jeżeli chcecie tutaj sprowadzić resztę swojej załogi, to musicie rozmawiać z Martekiem. On tutaj nami rządzi. Jeszcze raz, nie mam tylu promów, bym mój statek przeniósł na tą wspaniałą, zacofaną planetę. Zapewne będziesz miał wystarczająco dużo czasu, żeby ich przewieźć, chyba że zaczną umierać z głodu prędzej. A ile czasu mamy jedzenia w ogóle na statku? Dużo. Na kilka lat przynajmniej. Nie masz tyle. Na 180 dni chyba. Biorąc pod uwagę, że można jeszcze włączyć murder servitory i zrobić pobór mięsa, tak? Jak zaczniesz kanibalizować własną załogę, to może na dłużej, tak? To znaczy już mamy trochę więcej, bo... Jak to, jedną piątą nam wytłukłeś ostatnio? Nie, 15%, z czego połowa nie żyje, a połowa jest ciężko ranna bądź ranna. To gdzie znajdę tego szefa wszystkich szefów? W Cecinie. W jego twierdzy, można tak powiedzieć. Natomiast pytanie, czy będzie chciał z wami rozmawiać. Musisz wiedzieć, że na głowie ma sprawy zarządzania całą tą, nazwijmy to, kolonią, a nie tylko garstką przybyszy, skądkolwiek przybyliście. Patrzę się tak na niego, no dobrze, dobrze, rozumiem, oczywiście. Dziękuję za miłą pogawędkę, mój drogi dowódco. Korneliusie. Jak to nazywasz, tak? Tyro między równy między równymi. Dlaczego masz tytuł dowódcy? To jest tylko kwestia formalna, jakiś porządek musimy tutaj utrzymywać. No dobrze. To ktoś nas zaprowadzi tam, czy mamy pójść pobijać się przez Voxa? Możecie spróbować skomunikować się przez wasze Voxy, albo możecie się przejść i tutaj wskazuję wam mniej więcej kierunek. Jakieś 10 km stąd jest. Nie do przeoczenia, ponieważ Mertek rezyduje w rozbitym krążowniku. Jak się nazywał ten krążownik? Wiadomo coś? Rozbił się tutaj tak dawno, że nikt już tego nie pamięta. Mało istotne zresztą, jak się nazywał jakiś statek, który aktualnie jest tylko kupą złomu. Mistrz Ugry, czy nazwisko Mertek ktoś mi mówi? Nie wiem, Roach Trider, Imperium? Absolutnie nic ci to nie mówi. Może być z przeszłości. Chodźmy, czeka nas kilkugodzinny spacer. Nie wiem, 10 km to jest... Zależy, czy tam za 2 godziny masz. Mniejsza jak długi, o cześć. Dziękujemy. Zostawiam mu taką butelkę, wiesz, z napisem Old Whisky, no nie? Mhm. Lekko się uśmiechnął. Mam nadzieję, że podzielisz się ze wszystkimi. Równy między równymi. Lekko się uśmiecham i odchodzę. Nic nie skomentował, tylko otworzył butelkę, pociągnął łyka i rzucił ją któremuś ze swoich ludzi. Zaczął tylko się śmiać takim rechotliwym śmiechem, który odprowadza was pośród zabudowań tego miasta przypominającego kosmiczne fawele. Mogę go zabić? Nie. Dobrze. Może nam się jeszcze przydać. Pierwsze, jakieś spostrzeżenia?
No jest to tutaj dość tego. Przydałoby się skonsultować z panią naszą technik, chociaż w sumie nie. Są to tyle lat i są tacy, ten. Jak oni są? Jak to muszę nazwać? Sorry, zgubiłem słowa. Zdemoralizowani? Nie, no nie są zdemoralizowani, są niechęceni. Zrezygnowani. O, zrezygnowani. To jest słowo, którego szukałem, dziękuję ci bardzo. Że to tak kiepsko to wygląda, no. No widać, że większość z nich to na pewno przebywa tutaj już od długiego czasu. Na pewno liczonego w latach. No, on, ten Cornelius mówił, że 10, ale być może są tu ludzie, którzy przebywają tu już znacznie dłużej. Mam nadzieję, że ten Mertek to człowiek, a nie coś innego. Najwyżej zrobi się interesujący. Jeżeli to nie jest człowiek, mój drogi pierwszy, masz nie wyciągać broni i nie szarżować na niego. Zrozumiałeś? No dobrze. Więc idziecie sobie w tym, między tymi różnymi zabudowaniami i pseudozabudowaniami, mijając rzesze ludzi, którzy tylko przez jakiś czas zwracają na was uwagę. Jedni się przyglądają wam smutno, inni się uśmiechają krzywo, inni współczująco kiwają głową, jakby patrząc na was z pewnym politowaniem, jako na nowo przybyłych, którzy jeszcze nie wiedzą, co ich tutaj czeka. Gdy wychodzicie na jakiś skwerek i widzicie, że na jakiejś starej skrzyni transportowej stoi mężczyzna, ogolony na łyso, w szatach, które z grubsza przypominają coś w rodzaju szaty jakiegoś mnicha bądź kleryka, który dzwoniąc takim ręcznym dzwoneczkiem, tylko tak stoi na takiej skrzyni, tak machając tym dzwonkiem, krzyczy: nawróćcie się, o nieszczęśnicy, na drogę imperialnego credo! Pozbądźcie się wszelkiej nieprawości, wyznawajcie grzechy, wielbcie imperatora, jego łaska na was spłynie. Nawróćcie się, pozbądźcie się tych plugawych mutantów ze swoich szeregów. O wy, nieszczęśnicy, sami na siebie sprowadzacie zagładę. O. Widzisz, jak tam pod tym, wokół tego mężczyzny zgromadził się jakiś tam tłumek osób, które słuchają tego jego kazania, które ciągnie się i tam o odkupieniu za grzechy, o przypominaniu wiary w imperatora, że jego światło przebija się przez mrok i temu podobne sprawy. Widzicie, jak ten mężczyzna tam bardzo tak peroruje, bardzo mocno zaangażowany, wręcz z takim fanatycznym wyrazem twarzy. Ale też widzicie, że spora część ludzi po prostu większej uwagi na niego zwraca. Jakaś tam grupka wokół niego się chętnych do słuchania się zgromadziła, ale nie ma tutaj znaczenia. Kiedy z tego tłumku ludzi, którzy nie wydawali się jakoś specjalnie zainteresowani, wychodzi taka grupka, na oko by się wydawało, na pierwszy rzut oka wydawałoby się takich zwyczajnych postaci, ale po dłuższym przejrzeniu widzicie, że coś jest nie do końca z nimi nie tak, którzy zaczynają ciskać jakimiś kamieniami, jakimiś, nie wiem, starymi kawałkami metalu w tego klechę, wrzeszcząc: precz stąd, klecho, wynoś się stąd, siejesz tylko zamęt, coś tam, wracaj do tego swojego bractwa pieprzonego. I widzicie, jak na przykład, że jeden z tych mężczyzn ma jakąś bardzo mocno zdeformowaną twarz, pełną jakichś wyrostków, jakichś grudek. Inny znowu ma jakąś taką bardzo zdeformowaną rękę, która: daj nam żyć, coś tam, nie prowokuj agresji przeciwko mutantom, my też jesteśmy ludźmi, precz stąd. I tam i widzicie, jak ten klecha tak wskazuje: widzicie tą nieprawość, to zgorszenie, które spadło na nas, widzicie, jak pomioty chaosu szerzą się między nami, wyplęcie je świętym ogniem rozgrzeszenia. Magnus, pozwalasz, żeby tak o tobie gadali? Ja tak patrzę na kapitana. Czy mam pozwolenie na zestrzelenie tych agresorów? Których? Tak wskazując ręką w stronę mutantów. Zabijemy wszystkich, będzie spokój. Zamknąć się do kurwy nędzy! Przestańcie! Ale kto ma się zamknąć? Ja krzyknę, nie krzyknął do was, tylko tam dalej. Przestańcie, ten, bo mnie już łeb boli od jednego pierdolenia i drugiego. Rzuć na Intimidate. Czy mamy jakieś dodatki za 10 strzelców? Masz plus 10 za to, że jesteś w zbroi tej wspomaganej. Masz 10 kolesi też w pancerzach, bo nie są, oni chyba w tej karapacie. Ale nie wspomagane, są w karapackach. Podejrzewam, jak komandosi. Powtórzę.
Widzicie, jak ta grupka tych agresywnych mieszkańców, przemieszana z jakimiś też mutantami, odrywa spojrzenia od Klechy i wpatruje się w was zamilknąwszy. Natomiast Klecha tak przez chwilę przerwał swoje kazanie, potem też spojrzał się na was. Widzicie, miałem rację, święta wola Imperatora sprowadziła nam zbawienie i w postaci tego oto mężnego... I tak zawiesił głos. Patrzę się tak. Anders, możesz powiedzieć towarzyszowi powierze, żeby się też kurwa zamknął? Ja mogę powiedzieć to bez słów. Ty! Do ciebie się to też tyczyło. Zawrzyj pysk. Ja mogę tak, wiesz, dyskretnie odpalić miotacz. O ile nie chcesz zobaczyć świętego ognia wypalającego wszystko. Chyba tak się patrzę na ciebie. Ja tak sam macham tym pomyczkiem, tak dyskretnie. Słyszycie już tylko, że tak cicho coś do siebie gada. Podkręcam, wiesz, ten, co on tam pierdoli? Nie godzi się świętego męża. Brat, Pelar się o tym dowie. Dobrze. O, właśnie. Chodź tu. Chodź tu, ojczulku. Chodź. Nie uciekaj. Mężczyzna. Panom mutantom już dziękujemy. Do widzenia. Zakończył gadkę, więc spierdalać, albo poszczuję moje przywojny na was. No poszli w pizdu. To ten. Widzisz, jak się zabierają, spoglądając się po sobie i ten gdzieś tam szemrają coś między sobą i znikają gdzieś w tłumie mieszkańców, a ojczulek widzi, że no myślę, że tak bliżej już mu do setki niż dalej i zeskakuje, jest żwawy, taki zasuszony, żylasty. Podchodzi do was, znaczy do ciebie, i tak w górę się spogląda z surową miną. Mój drogi... Brat Rufus! Rufus. A ja się będę tego... Anders, ty jesteś... Ty byłeś tym, czym byłeś, więc może porozmawiaj z drogim bratem, dobrze? A teraz tylko jesteś nie tym, czym jesteś. Jestem tym, czym jesteś. Jestem tym, kim jestem. Zawsze będę tym, kim jestem. Dobra, przestań pierdolić, tylko z nim porozmawiaj. Co mam powiedzieć? Zapytać się o tego kogo? Tak. Zawsze się przyda jakieś zaplecze. Tak? Zatacza się. Kto się o tym dowie? To? Kto się o tym dowie, właśnie. O to chodziło. Kto się o tym dowie? O czym się dowie? A! Bracie Rufusie. Wyście, widzę. Światło Imperatora ciągle was błyszczy. Przybyliście. Zapewne by nas uratować. Ja wiedziałem, brat Pelar. Brat Pelar, przywódca naszego skromnego bractwa, wiernych poddanych Imperatora, chętnie was przyjmie u siebie. Opuśćmy to osiedlisko rozpusty i zgnilizny. Ha, tfu! Szerzy ale się nie tu. Nie podoba mi tutaj, bo ty brudzisz podłogę i trzeba będzie to posprzątać. Nie rób. To jak się spojrzał, widzisz, że tu wszędzie, wiesz, jakiś pył, śmieci i tak dalej. Niespecjalnie tutaj się ktoś przejmuje. Czymkolwiek. Bardziej. Dbasz o czystość, a sam zanieczyszczasz bardziej. Jak to tobie świadczy? Zmieszał się wyraźnie. Kapitanie, idziemy do brata Pelara, czy do tego hamaka, czy jak on się tam nazywa? Martek. Do Bartka, właśnie. Bartek czy Pelar? Idźmy do tego, do światłego brata Pelara. Zobaczmy, co im... Twierdzenie ucieknie. Twierdzenie ucieknie. Jeszcze kilkadziesiąt... dni mamy żywność, dobra. Przełączam się na interkom i jest coś takiego. Werkus, weź go kurwa przyskanuj albo coś. Nie ma sprawy, już się robi kapitanie. To znaczy tego dziada. Brata Rufusa. Rufusa. Już się robi. Widzę, że Rufus to jeszcze brat. Czy kapitan mnie wspiera? Tak, dostałeś rozkaz. Jak nie słyszałeś od tego drugiego też. Czyli co, plus 20? Tak. Ale to skanuje, bo... Po co? Żeby wiedzieć, czy kurwa... Biegiem. No. Używasz swoich mocy psionicznych i kiedy tylko sięgasz do osnowy, czujesz tą jakby gigantyczną obecność tego czegoś, co jest tą wielką, ogromną
światostacją kosmiczną, jakby to mam nazwać gwiazdostacją kosmiczną, która swój plugawy cień rozciąga w Osnowie. I sięgasz do umysłu tego biednego człowieka i widzisz w nim, że to jest fanatyk religijny, który oddany jest bez cienia wątpliwości imperialnemu credo i jest w stanie dla niego poświęcić swoje życie. Migusiu. Bardzo dobrze. Tylko fanatyków nam to brakowało. Kapitanie. W tym momencie mężczyzna zorientował się też, że sondujesz jego umysł i tak cofnął się taki zlękniony. A to... Przecież powiedzcie, że ten psionik... Ten psionik jest... Czy... Wyciągam pistolet i takie cicho. Nawigator. Nawigatorzy są sankcjonowani. Znaczy on jest astropata. Nie wiedziałeś o tym? To jest astropata. Mój astropata. Więc... Sankcjonowany. Mówić to coś. On tylko tak pod nosem. Módlmy się, pomóc z czarnego statku. Módlmy się. Znaczy jest karmazynowy. Kapitanie... I to jest jedyny, jaki jest wam w stanie pomóc. Kapitanie... No. On jest w porządku. Po prostu... Jeszcze wyczułeś, ewidentnie wyczułeś, że gość nie lubi psioników, nawet tych sankcjonowanych. Więc on tak się przygląda na ciebie z mieszanką odrazy i niechęci bardzo, bardzo widocznej, nawet bez sondowania umysłu. Dobra. Generalnie wierzy w imperatora i to... to mówiąc... Bardziej chyba niż nie jeden z członków naszej załogi. To tak znaczy więc... prawie tak samo mocno jak Anders, tak? Bardziej. Prawie. Robi różnicę. Bardziej. Zero pragmatyzmu w tych ludziach teraz normalnie. Doprawdy. Dobra. Musimy jeszcze zebrać pozostałych swoich braci z naszej misji i wtedy możemy wracać. Musimy? Tak, musimy. Bo? My, bractwo, zawsze trzymamy się razem w tym przeklętym miejscu. Musimy na siebie uważać. Jest nas mało, a nie wszyscy słuchają słów imperialnego credo i przychylają serce światłu imperatora. Marteku. Martek? Martek to podły heretyk. On myśli, że to jest jego królestwo, że to jest jego imperium, a ci wszyscy to jego poddanie, a tak naprawdę wszyscy tutaj szczeźniemy prędzej czy później. Jak nie z głodu, to ze starości. Z dala od... O, ty na pewno. Dobra. Słuchajcie, to gdzie... No. Słuchajcie, dobry człowieku, a wy z bractwa to mieszkacie gdzieś tutaj na terenie tego księżyca? Dobra, to było. A broń imperatorze! Nie. My, bractwo, mamy swoją własną lokalizację z dala od tego siedliska dekadencji i rozpusty. Masz na myśli, że mieszkacie na innym księżycu? Nie, mamy swoje miejsce niedaleko w pasie asteroid, które tutaj otaczają to coś. Tą plugawą abominację tak wskazuje w niebo, tam w kierunku tej czarnej gwiazdy. Też powiedzieć, to ładne jest, ja zrobię z tego żelandol. Znaczy, będę miał taki żelandol. Chcesz powiedzieć, dobry człowieku, że macie sprawny prom? Tak, mamy prom. Kapitan Lenara nam użyczyła promu i możemy go używać. A kto to jest kapitan Lenara? Wolna kapitan. Ktoś taki jak ty, panie. Tylko sprzyja naszemu bractwu i trzyma się z daleka od ocaleńców Marteka. A czy są tu jeszcze jakieś inne księżyce, czy też w ogóle siedliska inteligentnych istot? Są. W wschodniej części miasta pleni się plugastwo i znowu tak nabrał ślinę, jakby chciał splunąć, ale tak spojrzał, zryktował się, spojrzał na Andersa i tak przełknął ją z powrotem. Są plugawe mutanty, plenią się, mnożą i zajmują coraz więcej miejsca, są coraz bardziej zuchwałe, przyłażą tutaj
i wśród prawowitych... Jak on to mówi, nie, no nie, patrzę się na Magnusa. Magnus, waruj, nigdzie kurwa nie idziesz. Dobrze, ale ja się chciałem... dobrze, człowieku, ale ja się nie pytałem o ten księżyc, tylko tak, na tym księżycu mieszkają, no, imperialni obywatele i mutanty. Mówisz, że wy macie na asteroidzie siedzibę Bractwa. Czy jest ktoś jeszcze? Wspomniałeś o Wolnej Kapitan. Gdzie ona stacjonuje? Kapitan Lynara ma swój statek. Natomiast, ale często przebywa w naszym klasztorze razem z bratem Palarem. Ktoś jeszcze mieszka w tym układzie, no nazwijmy to sztucznej gwiazdy? Nie wiem. To coś, co tam mieszka, tam, w tym plugawym miejscu, ale to zło, to przeklęte miejsce, nie zbliżamy się tam. No dobrze, dobrze, ale ja mam na myśli, jest Bractwo, jest ten księżyc i ktoś jeszcze gdzieś mieszka? Jeżeli mieszka, to niech szczeźnie w piekielnych głębinach. Zawsze miło posłuchać inteligentnych ludzi, jak rozmawiają. Idziemy? Tak. No idziemy do Marta. Chcesz już stąd lecieć, czy... No nie wiem, to kapitan brzmi rozsądnie. Ta kapitan brzmi rozsądnie. A wiesz może, z jakiej ona jest rodziny? Wiem, że ma na imię Lynara. Nie zbliżam się do niej, ale brat Palar na pewno będzie wiedział, a zresztą być może kapitan Lynara zechce was poznać w końcu, podobnie jak ty jest wolnym kupcem. To mówiąc, rusza gdzieś przed siebie. Dobra. Okej, spoko. Co, lecimy za nim, z nimi weźcie, bo muszę przetrawić ten burza mózgów. Więc on rusza gdzieś w głąb miasta i jeśli idziecie za nim, to z czasem z różnych tam ulic, uliczek, jakichś zakamarków wyłazi jeszcze 5 innych, podobnie ogolonych na łyso i w podobnych strojach mężczyzn. Wszyscy widać noszą się w miarę jednolicie i ewidentnie odcinają się od tego, od pozostałej części tego, powiedzmy, quasi-społeczeństwa na tym księżycu. I wszyscy mają podobnie fanatyczny wyraz oczu i ewidentnie są podobnie fanatycznie oddani imperialnemu credo. Być może wynika to z tego, że jest to jakaś jedyna nić nadziei, jakiej się chwytają, która ma im tutaj pomóc egzystować w tym odciętym od Boga Imperatora i reszty świata, miejscu w kosmosie. I kiedy tak skompletowała się cała ta szóstka tych dziwacznych mnichów, to brat Rufus prowadzi tą całą gromadkę gdzieś w zachodnią część miasta, gdzie na podobnie prowizorycznym i zagraconym lądowisku, na takim, na jakim wy wylądowaliście, stoi prom. Dość podobny do waszego, tylko w znacznie bardziej steranym jakby postaci. Jest wasz jest ładniejszy, was jest nowszy, bardziej zadbany. Ten już jest stary, w dużo gorszym stanie. Ewidentnie jest tu, prawdopodobnie jest tu dłużej po prostu. I być może nie ma dobrych jakby możliwości, dobrych części do tego, żeby go idealnie zakonserwować. No i wsiadacie do tego statku, jeżeli chcecie oczywiście. I... Możesz nam podać koordynaty tego twojego jaśnie wielmożnego, wspaniałego klasztoru? Rzuć mi na coś, na czarma. Zaraz nie ja będę... mogę na czarma. Zaraz nie będę rzucał na czarma. Ja mam dużo czarma, jestem pełen ruchu. Ja też. A ja mu mogę to po prostu przeczytać z głowy. Żeby stapł. Jeszcze raz. Piękne i urocze. Jeżeli chcecie polecieć z nami do naszego klasztoru, to musicie to zrobić. Ja pierdolę, tym dobra. Statkiem. Przestaję zwracać uwagę na tego pierdolca. Patrzę kurwa na załogantów, którzy są raczej od tamtej kapitan. Co, jest ktoś taki? Tutaj na lądowisku nie ma. Jeśli są, to siedzą w środku statku, nie? Włażę, wiesz, na... próbuję tego, ej, tam statek. Czy może wyjść do mnie ktoś, kto nie jest to nie jest
tak wspaniałym klerykiem jak on i ze mną porozmawiać? Bardzo poproszę. W tym momencie opuszcza się rampa i wychodzi z niej jakiś koleś, który ubrany jest jak typowy pilot załogi statku kupieckiego. No właśnie, kolory tego pana. Co to jest? Ma dystynkcję rodu o nazwie Kobold przez C. Natomiast nic ci nie mówią takie. Poczekaj, bo mam lore, więc mogę zobaczyć, czy nic mi nie mówią. Mam Roach Trader. I to na Trinet, więc proszę nie insynuować, że czegoś nie wiem, tak? Róż na minus 50. Ja mam minus... Minus 20. No, tylko je zabrakło mi jednego punktu, no. Nie słyszałeś nigdy o takim rodzie. Czy szlachetny pan może się podzielić informacją, gdzie znajdę pana, kapitan? Lećcie z nami w takim razie. Nie, dziękuję. Mam własny środek transportu. Nie polecę na waszym statku gdzieś, gdzie podobni panowie jak on będą mi wpychać do głowy światło imperatora na siłę. Czy mógłbyś mi, szlachetny panie, o może inaczej. Mój statek orbituje na dalekiej orbicie, więc czy twoja kapitan czy mógłbyś ustawić mi połączenie głosowe z twoją kapitan? Myślę, że da się to zrobić. Znika statku, mija kilka minut. W końcu słyszysz ten sygnał przychodzącej transmisji. Przełączam tak, żeby najważniejsi mogli słyszeć. Możecie komentować. Witam pani Dan Lenaro z rodu Kobold, bo o ile dobrze odczytałem. Ja nazywam się Santiago de Nuvo. Jestem lordem kapitanem statku Karmazynowy Król. Witam, lordzie kapitanie de Nuvo. Z tej strony Lenara Kobold, wolny kupiec z pokuty z Jokantos. Witam w tym opuszczonym przez Boga Imperatora miejscu. Możemy sobie darować te znaczy to, co chce słyszeć twój brat Pelar, czy kto tam, kto stoi obok? Swoje rozmowy prowadzę prywatnie, nie potrzebuję towarzystwa. Dobrze, potrzebujemy możliwość rozeznania się w sytuacji w tym wspaniałym kurwidołku, za przeproszeniem. Wybaczę słownictwo, ale zaczyna mi wchodzić chyba ten... Słucham? A Anders, coś mówiłeś? Nic. Dziękuję. Ale możesz się udzielać. Przepraszam panią, ale moja straż przyboczna też to słyszy, wybacz. Ale wolę mieć nasłuch w tym momencie. Jesteśmy w otwartym związku. Braciszku, jeszcze ja ci wykastruję, przysięgam. I te problemy z dyscypliną, kapitanie, tak? Nie, to jest pies... To znaczy, to jest mój szlachetny... Słucham? Uf. No właśnie, no tak. Nie, to jest... To jest skomplikowana relacja, można tak to określić. Tak, w mediach społecznościowych to napisał nawet. Przejdźmy do sprawy. Kim jest Martek i czy jest jakaś możliwość... Inaczej, czy wiesz coś o możliwości zniszczenia tej stacji albo zakłócenia jej sygnału? No, musisz w takim razie, jeśli chcesz o tym rozmawiać, to spotkajmy się w siedzibie Bractwa. Wysyłam ci koordynaty i ten... Dziękuję, szlachetna pani kapitan, bo ten pieprzony klecha, znaczy ten światły, wspaniały... Nie chciał mi tego podać, no. Przepraszam. Właśnie o to mi chodziło. Jest tak. Magnus, zapisz koordynaty, które prześlę pani. Dziękuję. Poza grom, chłopaki, kurwa, macie udzielać się, bo aż tak dużo spotlightu to ja nie potrzebuję. Jesteś kapitanem. Do tego jesteś stworzony. Nie, kurwa, nie jestem. Jak widać. Gubią mi się języki. Dobra. Dziękuję, szlachetna. Cicho tam. Cicho tam. Cicho mnie tam, nie piję. Do widzenia. Do widzenia, szlachetna pani. Spotkamy się u brata Leora, czy jak on się tam nazywa. Dobrze, czekam.
Patrzę się na tych oberwańców. Dziękuję ci, szlachetny. Przeszedłem już na Vox, tak żeby mnie słyszał, tak? Mhm. Dziękuję ci, szlachetny, wspaniały wyznawco Boga Imperatora. Niech jego wspaniałość spłynie na ciebie w każdej postaci i ilości. Ale my się już oddalimy w drugą stronę. Prometium na przykład. Co? Prometium może spłynąć na niego w każdej ilości. Prometium jest świętym. Tak, ja wiem, że masz je, że zostało ci coś jeszcze z tego akolity. Ale przestań, dobrze? Na razie jest nam potrzebny. Ja to mówię w realu, no nie? Ale ty nie zwracaj uwagi, ja szlachetny panie. Wszystko będzie dobrze. Fanatyzm, ja mu pokażę fanatyzm. Macham w stronę tego statku i się oddalam, no nie? Był prawdziwym wyznawcą imperatora, to już dawno by tych mutantów oczyścił. Nie, będzie gadał. Pakują ci, mnisi pakują się na swój wahadłowiec, który po chwili startuje, odlatując gdzieś w przestrzeń nad księżycem. A wy wracacie do waszego promu i po drodze... Nie, spokojnie. Mamy koordynaty. Musimy latać tej wewte, możemy pójść do twierdzy. Najpierw Martek, potem koordynaty. Spokojnie. Nie chciałem te koordynaty po to, żeby nie lecieć w tej wewte. Ale nie właśnie będziemy musieli w ogóle wracać już tutaj. No. Oby. No dobra, chodźmy do Marteka. Więc... Czy to był rozkaz, mój drogi Quertkusie? Proszę? Czy to był rozkaz? Nie, to była propozycja. Właśnie sugestia. Okej, okay, to ruszajmy. Więc... To był rozkaz czy sugestia? O, akurat był rozkaz, więc przestań kiepsić i ruszaj ducha. Ruszacie do kierunku, gdzie miała znajdować się forteca Marteka. No i faktycznie po pewnym czasie docieracie do czegoś, co kiedyś było zapewne częścią sporej wielkości pancernika imperialnego, a ostał się tylko kawałek statku z akurat, powiedzmy, częścią, gdzie był mostek i kilka innych pokładów. Teraz do tego czegoś w niby budynku prowadzi taka długa, prowizoryczna rampa, przy której stoją uzbrojeni strażnicy. Kiedy widzą waszą nadciągającą gromadkę, to zastępują wam drogę, a jeden z mężczyzn ten rzuca przez wok w hełmie. Kim jesteście i po co przyszliście? Dzień dobry, zostaliśmy szefa? Tak, Mertek jest w swojej twierdzy. No to właśnie z nim chcieliśmy porozmawiać. A kim jesteście? Przedstawcie się. Jest kapitan Santiago de Nuvo, właściciel statku karmazynowy. Nowo przybyli. I przybył tutaj, aby złożyć uszanowanie zarządcy tego księżyca. A ja jestem jego astropatą. Popatrzyli się po sobie. Jeden odszedł gdzieś do czegoś w rodzaju stróżówki, która była postawiona niedaleko tej rampy. I ewidentnie gdzieś tam komunikuje się gdzieś z wnętrzem twierdzy. Wraca, podchodzi do was. Mertek zgodził się z wami rozmawiać, ale jest jeden warunek. Musicie tutaj złożyć swoją broń. No może zróbmy inaczej. Czy jaśnie wielmożny Mertek mógłby wyjść do nas? Nie będziemy składać broni w miejscu, w którym nie wiemy, co nas może spotkać. Bardzo proszę zapytać. Mężczyzna wrócił do swojej kanciapy. Znowu gdzieś się tam komunikuje. Poczekajcie chwilę, wraca. Mija 2 minuty. Mistrzu gry, wyłączam Vox i jest coś takiego. Chłopaki, mówię dokładnie, chyba nadepnęliśmy komuś na odcisk. Anders, przygotuje parasol ochronny, tylko tak, żeby się nie zorientowali. Słyszałeś? Słyszałem. Chyba mają lekką przewagę liczebną. Czymże jest przewaga liczebna wobec przewagi jakości? Jeśli się okaże, że ten panda to jakiś kosmiczny marines, to będziesz miał. Jakość. Jakość i przewaga. Czekam, aż przyjdzie. Pomijam 2 minuty, 5 minut, 7 minut, 10 minut. W końcu po jakichś 12 minutach widzicie, jak po rampie schodzi grupka postaci. Zbliża się do was
mężczyzna w obstawie kilku podobnie uzbrojonych żołnierzy, który staje naprzeciwko was. Tak przychyla głowę, lustrując was uważnie. Potem skłania się lekko. Jestem Sven. Żaden z... Przepraszam. Jesteś Sven, tak? Jestem Martek. Sven. Martek nie udziela audiencji na ulicach tego miasteczka, tylko udziela audiencji w swojej komnacie. Dobrze. Więc... No w takim razie poproś jaśnie wielmożnego pana Marteka o pozwolenie z wejścia z bronią. Nie próbujemy go zaatakować, ani nie próbujemy. Przyszliśmy tylko zasięgnąć jego rady i opinii. Nie jesteśmy tu po to, żeby walczyć. Walka chyba nikomu nie byłaby na rękę, kapitanie. Takie dzikie, nie? Słyszałeś? Mężczyzna odwraca się i wchodzi na rampę, wstępuje kilka kroków, odwraca głowę w waszym kierunku i tak kiwa, żebyście za nim poszli, nie? No idziemy. Krzyk ubezpieczony na tym minucie. Wchodzicie po tej rampie i wchodzicie do twierdzy, która no faktycznie nie nosi swojej nazwy bez powodu, ponieważ faktycznie jest to stary mostek rozbitego krążownika przerobiony na istną twierdzę, ponieważ zaraz na końcu rampy przy wejściu do budynku obłożony jakimiś takimi workami jakby pewnie z piaskiem czy z czymkolwiek, co mogłoby je wypełnić, są dwa gniazda ciężkich autokanonów zdemontowanych pewnie z jakiegoś gunkatera lub jakiegoś innego promu, które skierowane są w kierunku rampy. No i z obsadą czujnie na was spoglądających żołnierzy. W środku widzicie rozległy hol zrobiony z jakiejś sali po prostu, gdzie zostały wszystkie jakieś sprzęty podemontowane, jakieś pulpity sterownicze, wszystko zostało usunięte. Jest tutaj coś w rodzaju takiego właśnie wejściowego holu, gdzie też widzicie mnóstwo uzbrojonych żołnierzy. Sven prowadzi was dalej w głąb. Wszyscy wam się przyglądają uważnie. I on prowadzi sobie potem po metalowych schodkach na górę, gdzie prowadzi was po prostu na mostek tego starego krążownika, gdzie widzicie, że mostek jest podobnie jak mostek waszego karmazynowego króla, jest wzmacniany, no tylko wiadomo, jest dużo większy, no bo to jest krążownik. I w tej sali jakby tronowej tego dawnego krążownika na tronie lorda kapitana siedzi gość na oko, całkiem w podobnym wieku co ty, lordzie kapitanie, który nosi na sobie strój marynarki wojennej Imperium. Poznajesz, że jest to z tej, z marynarka wojenna z sektora Calixis, ze floty wojennej Calixis. Natomiast nie widzisz na tym mundurze absolutnie żadnych odznaczeń, ani oficerskich, ani jakichś tam oznaczających stopień. Być może jest to zwykły marynarz, a być może jest to kadet z Akademii Marynarki Wojennej, ciężko powiedzieć. W każdym razie mężczyzna ma długie blond włosy, blond brodę, siedzi rozparty na tym tronie. Po dwóch jego stronach w ramach takich ochroniarzy stoją, jakby to powiedzieć, stoją no ewidentnie dwaj mutanci. Tylko tacy przerośnięci, więc nawet pomimo tego, że jesteś w pancerzu wspomaganym, to oni są od ciebie wyżsi o głowę. Nie są to ogryni, to są raczej jacyś po prostu zmutowani bardzo mocno ludzie, którzy gdzieś tam zapewne jakieś warunki mutagenny na nich wpłynęły i rozrośli się do pokaźnych rozmiarów. Siedzi tak oparty na tym tronie, podpierając ręką się na podbródek na dłoni i tak spogląda na was. To czegoż chcecie ode mnie, nowo przybyli? Jestem Martek, przywódca tej skromnej społeczności. Pierwsze, możesz z nim rozmawiać, ja sobie na razie popatrzę. O czego od niego chcemy? Znaczy jak tego zabić, ale... Zadawaj pytania. Poza tym wiesz, że on cię słyszy, prawda? No trudno. Pytanie, może ja to załatwię? Dobrze, bramu, osnowy, załatwiaj. A co ty chcesz robić? Perkusie? Chcę normalnie z nim porozmawiać, tak? A, tylko znowu się przybliż do mikrofonu. Dobrze. No. Będę normalnie z nim rozmawiał, żadne takie.
żadne kombinacje. Witamy, obywatelu Martek. Jak sam się zorientowałeś, jesteśmy tu nowi. Przybyliśmy tu nie ze swojej woli i chcielibyśmy się dowiedzieć jak najwięcej o sytuacji, w której przyszło nam się znaleźć. Czy możesz nam opowiedzieć o tym księżycu, o tych fanatykach z Bractwa i o tym cholerstwie, które mi zakłóca kontakt z Warpem, co siedzi po środku tego układu. No więc siedzę w tym miejscu już od jakichś 20 lat. Tak, 20 lat. I zdaje się, że posiedzimy tutaj jeszcze dłużej. Myślę, że posiedzimy tutaj do jakiejś usranej śmierci, takie jest moje zdanie. Więc spokojnie możecie się tutaj rozgościć, poszukać sobie jakiś kwater, przyzwyczaić się do nowego życia. Nie wiem, czy masz 30 tysięcy kwater, mój drogi. Najwyżej rozbudujemy to miasto. Przyda nam się świeża krew, że tak to można ująć. Widzicie, kwestia jest taka, cokolwiek się dostanie tutaj w przestrzeń tego systemu, nie może latać. Żaden statek nie odpali tutaj silników, poza jakimiś małymi wahadłowcami i lądownikami. Dlatego się tutaj dostaliście. Przed wami było tutaj kilku zapaleńców. To dobrze, że mój statek nie jest całkowicie w tym układzie, tylko na samym skraju układu. Prędzej czy później skończy wam się jedzenie, albo skończy wam się tlen i skończycie tak jak każdy inny. Taka jest niestety smutna prawda. Było tutaj paru zapaleńców, którzy myśleli, że uda im się dotrzeć do tej... Chyba to jest jakaś stacja, albo jakieś źródło olbrzymich ilości energii, być może jakaś kosmiczna rafineria czy coś takiego, ciężko powiedzieć dokładnie. W każdym razie jestem pewien, że właśnie ten konstrukt Xenos, który wisi w centrum tego układu, jest źródłem wszystkich problemów. Słyszeliście kiedyś o Juwat? Pewnie nie. Ja też nie słyszałem. To jest Juwat. Juwat. To coś, co stworzyło to gówno, co wisi tam w przestrzeni. I właśnie to jest źródłem naszych problemów. Jeżeli chcecie... Ewentualnie, jeżeli chcesz, ktoś chce coś wiedzieć o Juwat, to musiałby rzucić na wiedzę scholastyczną okultyzm bądź legendy, jeżeli posiada, albo forbidden lore, okultyzm bądź legendy. A ja mam chyba Xenos, forbidden. Nie łapie się? Ale to łapał, a to będzie z większym minusem, bo okultyzm bądź legendy by się z minus 10, Xenos to już minus 30. Mogę o tym czytać? Bo jestem w tym literaturze trochę wyszkolony. Legendy, no, o to chodzi. No literacy mam. Tak, ja mam Xenos Basic, to mogę spróbować. Moje Xenos Basic to jest 19, więc minus 30 to jest... No nie, to nie ma minus 11 na start. Nie, to nie ma sens. Ja mam 36 na literacy. Możesz rzucić. Z minusami jakimiś pewnie, tak? No minus 30. No 6. Zawsze no, może ci się uda. Minus 30. Nie, nie czytałem. Nigdy nie słyszałeś o czymś takim, jak Juwat. Nigdy o takim czymś nie czytałem. Wiesz co, Juwat? Już ci mówię. To jest wiedza, która zalegała w sekretnych archiwach twojego rodu i była to wiedza, która powiedzmy ściągnęłaby na twój ród uwagę Inkwizycji, gdyby się dowiedziała, że posiadasz takie zapiski, znaczy, że twój ród posiadał takie zapiski, ponieważ to były rzeczy, które powszechnej, że tak powiem, wiedzy były mocno utajnione i nawet by wyrzynane z jakichś powszechnych baz danych, żeby ktokolwiek z pospólstwa mógł o tym wiedzieć. Ponad 2000 lat temu, od czasów aktualnych, Bezmiar Koronus był domem dla pewnej starożytnej rasy, która właśnie nazywała się Juwat. Byli to pokręceni słudzy Osnowy, którzy zbudowali imperium na fundamencie mrocznej magii, niewolnictwa dusz i kultu demonów. Zwalczała ich krucjata Angewina, która toczyła z nimi świętą wojnę i powoli spychała ich gdzieś tam na skraj Bezmiaru Koronus i zapomnienie, mimo tego, że Juwat dysponowali rzeszami, armiami niewolników i sił napędzanych nikczemną technologią Osnowy. W końcu sam święty Drusus zadał im ostateczny cios podczas swojej krucjaty i zdobył dominację nad sektorem Kalixis i Bezmiarem Koronus. To, co pozostawało z ich artefaktów, w większości przypadków i światów, nad którymi władali, zostało zniszczone, a lokalizacje tych światów zostały wyczyszczone ze wszystkich imperialnych zapisków, z
z dopiskiem, że po prostu zabroniony po prostu wstęp do tych rejonów. Dobrze, pytanie za 100 punktów. Czy to oznacza, że ten system może być w Koronusie, czy nie? Jest to bardzo prawdopodobne, że to jest gdzieś w Koronus Expans. Patrzę się na nich. Tak, wiem, kto to jest. Co to za rasa Juwat, mój drogi panie? Doskonale. To być może wiesz, jak zniszczyć tę stację. Lekko się uśmiecham. Świętym Drufusem? Święty Drusus nie żyje od tak długiego czasu, że... A właściwie jego krucja, to niestety nie mam na podorędziu 10 albo 20 floto plus jeszcze kilku innych rzeczy, aczkolwiek może jest takie... Anders, pamiętasz ten bardzo ciekawy zbiór, do którego nie masz dostępu? To tam są księgi, które mógłbyś poczytać, ale to później, bo może coś znajdziesz. Ale to nie o to chodzi. Więc mówisz, że mamy do czynienia z kimś, kto... Słuchaj, czy oni używali też takich robaków i mu opisuje tego robaka? Osnowę? Wiesz coś o tym? Tak, coś takiego sprawiło, że tutaj wylądowałem. Przejęło władzę nad naszym statkiem i ściągnęło nas tutaj. Ci mutanci, nie mówię o tych dwóch ładnych panach, którzy stoją po ciebie. Coś, co jest pod... Bo zastanawiam się, bo oni używali... armii niewolników. Czy myślisz, że próbują z was wyprodukować następną armię, czy nie? Nie. Ci tutaj i rzesze innych, którzy tutaj przybywają na tym księżycu, to po prostu te wszystkie istoty, które żyją w zęzach okrętów, które się tutaj porozbijały. Zapewne na swoim okręcie też masz pewnie jakąś ich liczbę, nawet być może na oczy ich nigdy nie widziałeś, bo przebywają w ciemnych zakamarkach imperialnych okrętów. Patrzę na Magnusa, raczej wątpię, żeby cokolwiek zostało na moim statku. Raczej nie. Zdziwiłbyś się, tak? Cóż, może zanim przejdziemy do jakichś konkretnych rozmów, to dacie się namówić na małą przekąskę. Zależy, jak dawno ta mała przekąska mówiła. Nie, na razie chyba podziękuję. A co nam możesz zaoferować? Lokalne specjały. Lokalne specjały, do których smaku będziecie się musieli przyzwyczaić, ponieważ nic więcej tutaj poza ewentualnie zapasami żywności z waszego statku, które w końcu się wyczerpią, nie będzie do jedzenia. Otóż wśród tych wszystkich statków, przez tych wszystkich nieszczęśliwych wraków, które tutaj spoczywają, udało się nam wyhodować pewien gatunek gryzonia. Udaje się tutaj hodować i rozmnażać, a który dostarcza odpowiednią ilość substancji odżywczych. Więc, jeżeli pieczone gryzonie wam nie przeszkadzają... Poza grom i jeszcze powiesz, że mają białe futro i chodzą na dwóch nogach i wyznają pana spaczenia, tak? A czym je karmicie? Miłością. To już najmniejszy problem, tak? Takie, nazwijmy to szczury, zawsze sobie znajdą coś do jedzenia, tak? Mamy kilka kwestii do omówienia, myślę, skoro tutaj jesteście, a które najlepiej będzie omawiać podczas obiadu. Nie no, myślę, że można by spróbować lokalnych specjałów, bo faktycznie tak na głodnego rozmawiać o poważnych sprawach. Tak między nami mówiąc, jak on to zaczął mówić, zauważyliście, że Lord Kapitan ustał, spojrzał tak do tyłu. Dobrze. Mężczyzna klaszcze w ręce i gdzieś tam z innych odrzwi prowadzących do mostka, na takich medycznych noszach przerobionych na stoły na kółkach wjeżdżają przygotowane potrawy. Widzicie, że są podane w starych, już sfatygowanych utensyliach gastronomicznych, pokroju jakichś tam półmisków, talerzy i tak dalej. W powietrzu roznosi się zapach pieczystego, no mięsa raczej. Tak po zapachu można sądzić, może bez przypraw i bez wykwintnych jakichś sosów do tego dobranych, ale no to mięso wszystko... Mięso to mięso. Stoły zostają ustawione w rząd przed tronem, z którego Mertek schodzi i zasiada u szczytu na jakimś takim obrotowym krześle sfatygowanym, który sobie przysunął. Zapraszającym gestem ręki proponuję wam, żebyście się dosiedli i zaczyna pałaszować, nie?
Dobra, mistrzu gry, zanim tam podlezę i zacznę jeść, nie wiem, nie mam skanera w tym, żeby móc przeskanować te mięcho, czy nie jest zatrute, albo uzależniające, coś w tym rodzaju. To raczej, czekaj, na co to można byłoby rzucić? Nie, skrutyny myślę, żeby pasowało. Dobrze. Okay. Jakieś kary? Minus 10. O, więc niuch, Magnus powącha za nim. Ja nie wiem. Wiesz co, no Magnus to szczurze mięso, tak na oko, nie? Jakiś taki szczur, jakiś duży szczur, nie? Okej, okay, więc jak tak niuch, no to tak popatrzę po reszcie i... Zdarzało ci się w życiu jeść gorsze rzeczy czasami, nie? Na pewno. Na moim świecie rodzinnym na pewno. Potrawka z mutanta, tak? Brata. Z brata. Dobra, siadam też, wiesz, tam gdzie mi pozwolili usiąść. Jem bardzo ostrożnie, zdjąłem hełm, teraz widać całość mojej skromnej osoby. I co, też uważam, masz tylko hełm na sobie? Też uważam, że to jest po prostu szczur. Tak, no to szczur, nie? Kosmiczny szczur. Macie do tego keczup? No nie, toż to po prostu kosmiczny. Niestety, skończył się jakieś 5 lat, 6 miesięcy i 32 dni temu. Kurczę, tak szczury bez keczupu. Lekko się tak uśmiecham. To co zaoferujesz za skrzynkę keczupu? Wierzę, że mam nadzieję, że ten doskonały humor nie opuści twojej osoby, kapitanie, zbyt szybko, bo podejrzewam, że spędzimy tutaj jeszcze długie lata na fascynujących dysputach o życiu. Wiesz co, wydaje mi się, że jednak nie. Lekko się uśmiecham. Światło Imperatora wskazuje mi drogę. Prawda, Anders? Tak. Ach tak, czyli... Domyślam się, że spotkali się tych fanatyków od Palara. No raczej tu chodzi o coś innego. Mam za dużo własnych interesów gdzieś tam daleko, żebym siedzieć na dupie tutaj. Obawiam się, że to, tutaj znowu wskazał przez iluminator na tą błyskającą gdzieś tam w czerni kosmosu ciemną gwiazdostację, obawiam się, że to mam w dupie twoje interesy, kapitanie. I nie pozwoli ci stąd odejść. Wiesz, co jest ciekawe? Bo wydaje mi się, że ono chciało, żebym tu przybył, żeby cokolwiek ze mną... Może mam za duże mniemanie o sobie. Dużo dało z siebie po to, żeby tutaj nas przyciągnąć. Myślę, że po prostu ten robak, czy czymkolwiek było to gówno, które przejęło władzę nad statkiem, chciało po prostu tutaj wrócić, a w jakim celu, nie mam zielonego pojęcia. Żony i dzieci? Dobrze. Długie wyjście po paczkę papierosów. No dobrze, jesteście tu od 20 lat. Ja nie wierzę, że nie próbowaliście w jakiś sposób tego zniszczyć. Ach, ale już próbowaliśmy. Oczywiście, że próbowaliśmy. Na przestrzeni, ja tu jestem od 20 lat, a tutaj powiedzmy, może nie w takim kształcie, ale wcześniej w pewnej formie. Część rozbitków tutaj pamięta jeszcze odleglejsze czasy, ale większość z nich już dawno gryzie ziemię albo po prostu jest na skraju wymarcia. A tak próbowało. Trafił tutaj nie jeden dumny i waleczny, wolny kupiec albo dowódca imperialnego statku, który myślał, że uda mu się przedrzeć przez obronę tej wieży, tej stacji kosmicznej, ale niestety wszyscy polegli w ten czy w inny sposób. Dobrze, to teraz mam jeszcze jedno pytanie. Tam było dużo statków ksenosów. Gdzie jest tu haczyk i dlaczego wydaje mi się, że masz z nimi jakieś konszachty? Ostatni ksenos, jak to trafili, to był jakiś eldarski myśliwiec. Nie pożyli zbyt długo. A, czyli nie, równie dobrze może to być... Nie, nie może to być statek. Dobra, ty wiesz, że czym zajmowali się Juwat i jaka to radosna rodzinka? No, podejrzewam, że to nie było nic przyjemnego. No to ci mogę powiedzieć, że prowadzili imperium za pomocą armii niewolników, demonicznych kultów i takich innych rzeczy. To by wiele tłumaczyło. Ta dziwna blokada w osnowie, która nie pozwala wskoczyć w immaterium i stąd odlecieć. Dobrze, no, czy jesteś zainteresowany odleceniem stąd, jeżeli damy radę? Oczywiście. Pytanie tylko, czy masz jakiś pomysł, jak dostać się tam i nie zostać zestrzelonym? Znaczy właśnie chodzi o to. Proponuję ci pewien układ, może nie do końca taki, jak byś się spodziewał, ale ja będę pracował nad tym, żeby stąd wyjść,
A ty uzupełnisz mi załogę, którą wybiły mi maszyny na moim statku. Jasne. Myślę, że część z naszych chciałaby mieć nadzieję na to, żeby się stąd wydostać i być może zechcą przystąpić w szeregi twojej załogi, ale nie liczyłbym na to, że jakoś podziwiam twój entuzjazm, kapitanie, ale mam nadzieję, że na entuzjazmie się nie skończy. Bo tak czy siak. Czy umrą jako członkowie twojej załogi, czy umrą jako członkowie naszej osady, to nie ma ostatecznie większego znaczenia. Musisz wiedzieć, że od 20 lat zastanawiam się, jak opuścić to przeklęte miejsce i próbuję utrzymać całą naszą społeczność w jako takiej kondycji, ale jak sam widziałeś zapewne, wędrując przez miasto tutaj, jesteśmy na wymarciu, nasze szeregi topnieją z roku na rok. Nie rodzą się tutaj żadne dzieci, nie zakładamy tutaj żadnych rodzin. Robimy się coraz starsi, coraz bardziej zniedołężniali, schorowani i zrezygnowani. A do tego, tutaj się odwrócił, spoglądając na swoich milczących mutancich gwardzistów, populacja tych istot, wręcz przeciwnie, z dnia na dzień przybierają na liczebności. Jeszcze 2-3 lata i przerosną nasz liczebnie pewnie ze 2 razy. Patrzę się tak na nich. Czy wy mówicie, moi drodzy, czy tak nie za bardzo? Oni się akurat tylko na ciebie tak patrzą. Widzisz takie zdeformowane, pół ludzkie, pół jakieś nie wiadomo jakie twarze z częściowo odsłoniętymi zębami. Ci tutaj są niemowami od urodzenia. To jest brat Grul i brat Gnar. Wychowuję ich od dziecka, ponieważ ich matkę zabili fanatycy religijni i oni odwdzięczają mi się służbą. Ja mam jeszcze pytanko. No tak jak wspominałeś, jesteście tu 20 lat. No, obserwowaliście może tą stację? Szukaliście może jakichś jej słabych punktów, coś takiego? Jakieś podejrzenia macie? To nie wiem, jakieś... Tam są jakieś wyładowania energii, tak? No więc... Tak, cała ta... Udało nam się odzyskać część zapisów czarnych skrzynek z statków i wahatłowców, które próbowały polecieć w tamtym kierunku i dostać się tam, zanim zostały zestrzelone przez osy pustki, takie nazwaliśmy te dziwne fregaty, które tam fruwają. Więc ta cała stacja, niby słońce, czy cokolwiek to jest, jest to jeden wielki generator plugawej energii. Być może to usiana jest różnego rodzaju wieżami, które są przekaźnikami tej energii. Wedle odczytów nad powierzchnią tej dziwnej konstrukcji góruje jedna olbrzymia wieża. Jeden z chyba główny przekaźnik energii. Gdyby go zniszczyć, o, właśnie. Być może zaburzylibyśmy w jakiś sposób pracę tego ustrojstwa i sprawili, że będzie można stąd odlecieć. Niestety jest jeden problem. Nie da się tego zrobić z przestrzeni kosmicznej, ponieważ nie da się podlecieć do tego żadną większą jednostką niż typowy wahadłowiec czy prom. Natomiast żaden z takich okrętów nie przedostanie się przez patrole tych os pustki, które wyłapują wszystko, co próbuje się zbliżyć i po prostu roznoszą w kosmiczny pył. Nawet wahadłowiec nie da rady przelecieć mały? Nie bez osłony, którą mógłby mu dać jakiś imperialny statek. Tak się składa, że nie mamy praktycznie żadnego, albo prawie żadnego niestety. Jedyny, który mógłby nam udzielić pomocy, nie jest do tego skory. To znaczy? Kto? Widzicie, tam w przestrzeni, w pasie asteroid otaczających, jest klasztor tak zwanego Bractwa. To pojebani fanatycy religijni, którym się ubzdurało, że Imperator ich uratuje pewnego dnia, a to gówno prawda. Sieją tylko zamęt i próbują podburzać ludzi przeciwko mutantom, a ja nie chcę tutaj zamieszek, ponieważ i tak sytuacja z mutkami jest napięta. Z dnia na dzień rosną i tak niesnaski, boimy się, że w końcu ruszą na nas i zechcą przejąć władzę nad tym miejscem dla siebie, a że robią się coraz liczniejsi, w końcu i tak nas tutaj to czeka, jeżeli stąd nie uciekniemy albo nie wymrzemy wcześniej.
Czyli ci fanatycy dysponują jakimś większym statkiem? Nie powiedziałbym, że większym. Z tego, co mi wiadomo, to jest zwykły imperialny transportowiec, który utknął niedaleko ich klasztoru w pasie asteroid. Ale z tego, co wiem, jego działa łapią w swój zasięg patrolujące przestrzeń wokół tej gwiazdy Osy Pustki. Więc teoretycznie, gdyby dogadać się z tą całą kapitan Lenarą, mogłyby dać osłonę ogniową takiemu promowi. Natomiast pytanie, jak wysadzić coś, co otoczone jest polem siłowym, co by było wylądować na powierzchni tej bazy, czy jak to nazwać, i próbować ją wysadzić. Tak się składa. Tak się składa i tutaj sięgnął do torby, którą przewieszono przez ramię, wyciąga taki data slate, kładzie go na stole i wciska przycisk. Tak się składa, że na pokładzie tego krążownika znalazłem coś ciekawego kilka lat temu, tylko ciągle nie mam pomysłu, nie mam możliwości, jak to wykorzystać. To podsuwa ci ten data slate, lordzie kapitanie, w twoją stronę, uśmiechając się takim cwaniackim uśmieszkiem. Patrzę, co pokazał. I widzisz, że na dataslate wyświetla się rysunek techniczny i specyfikacja torpedy wirowej. Tam. Mam jedną taką na podorędziu. Jedną niestety, tylko jedną, jedyną. Przez te... Może mam takie bardzo... Ja się nie znam na Techiusie. Bo na technikaliach, jak myślicie, czy można teleportować tą... Jaś nie wiem, można torpedę na pokład tej stacji i ją odpalić? Od razu ci powiem, że wasz statek wisi w takiej odległości od czegokolwiek, że teleportarium nie ma nic w zasięgu. Znaczy, ma w zasięgu pustkę kosmosu. A ja mam pomysł. Teleportować statek? Nie. Klechy mają rzęcha. Aha. Klechy pędzić, wyskoczyć i... Klechy można bardzo łatwo namówić. Na krucjatę przeciwko Bugastku. Sami polecą. Czekaj, mój wierny Andersie, czy ty czasem chcesz użyć świętych ludzi Imperatora do tego, żeby rozjebać coś innego? Lepiej nie powierzę jedynej możliwości ucieczki z tego przeklętego miejsca o jakiejś bandzie pojebanych fanatyków religijnych. Nie doceniasz potęgi tego wiary. To tym lepiej umrzeć dla Imperatora niż żyć dla siebie. Może zrobimy to inaczej, moi drogi władco życia i śmierci na tym espadole. Pozwolisz, że postaram się zjednać nam przychylność pani kapitan. My możemy ich koordynować w dolocie do tej wieży. Mamy dwa statki. Coś mi się, Andersie, wydaje, że niestety to spocznie na naszych barkach, bo tutaj jaśnie wielmożny pan... Przywódca raczej nie odda klechom tej torpedy wirowej, żeby nie wpierdolili tego w księżyc. Rozumiesz? Znaczy, no. Tam będziemy tego pilnować. Nie. On ma rację. Oni są tak popieprzeni, że mogliby chcieć zniszczyć ten księżyc. Nie, to faktycznie... Z mutantami. Więc raczej my się faktycznie powinniśmy tym zająć. Możemy ich namówić. Znaczy, no my się zajmiemy też razem nie, z nimi. Nie, inaczej. Ja myślę, że moglibyśmy spróbować przekonać panią kapitan, żeby postrzelała do tych kryształowych fruwaczy, a my byśmy w tym czasie przemknęli i spróbowali zrobić desant. Ale desant nasz, czy desant tej torpedy? Ale desant nasz, podłożenie torpedy i odpalenie, bo chyba tak to będziemy musieli zrobić. Nie damy rady tego wystrzelić ze statku. Nie, musimy tam wylądować, podłożyć bombkę, ustawić zapalnik i spieprzyć stamtąd. Kazał klachom tam wlecieć. Naszą koordynację. No to detonator byśmy mieli my. Ale nasza koganka teraz szkoda, że stary... Ja bym nie ryzykował tej starej torpedy mieszać na naszym gunkaterku. Popatrz, bierzemy nasz prom, bierzemy ich prom. Na ich promie jest torpeda. Na naszym promie jest detonator. Statek, pani kapitan nas osłania. Nasze oba promy. My tam lecimy, oczyszczamy drogę, a tamci tam wlatują i to chce zająć. Bardzo fajny plan, tylko coś mi się wydaje, że piznięcie nawet je ich promem o tą wielką to nic nie da. To trzeba raczej... No nie, no od środka to zrobił. Anders,
jeszcze raz, nie chciałbym, żeby ojczulkowie popierdoleni, znaczy oświeceni, polecieli tam sami. Oni się... No nie, no polecą z nami. Dobrze, trzeba jeszcze... zrobić desant po prostu i podłożyć tą pieprzoną torpedę i ją odpalić. Czekaj, jak to zawsze mówię, kazali mi mówić wcześniej, jak byłem jeszcze tym takim, jak to się nazywało? Lordem kapitanem, tylko niekoniecznie lordem kapitanem statku. Nie był lordem. O, ty, Anders, ty wiesz lepiej, jak się nazywało lord kapitan? No, dobrze chyba mówię, no ci od morale, krucjatach. Jak oni się... Komisarz. No tak, kapitanem, komisarzem. Czy wy chcecie żyć wiecznie? No. Ja bym się też po trochę klechów. Co? Przy okazji. Dobrze. Ale możemy zabrać ich ze sobą, to nie jest... Możemy wziąć klechów jako mięso armatnie. Im będzie nas więcej, tym więcej celi dla reszty. Tak? Może mają więcej promu. Może ty masz jakieś promy, których się możesz pozbyć? Żadnych promów niestety nie mam. Jedyne promy, które tutaj latają, to jest prom kapitan Lenary, no i teraz wasz. No i ewentualnie, jeżeli ktoś tutaj znowu trafi, to dopóki nie padnie całe osprzętowanie, to będzie można latać. Teraz tak, pozwolisz, że skoordynuję, udam się do świętego miejsca, by porozmawiać z panią kapitan i powiedzieć, jakie mamy opcje. Kierujemy krucjatę na tamtą stację, nie tutaj. Dokładnie. A w zamian za to ty użyczysz nam tej małej bombeczki choinkowej, żebyśmy mogli zrobić wielkie boom. No dobrze. Przysięgam ci, że nie zostanie to użyte przeciwko miastu. Jaki byśmy mieli w tym interes zresztą? Potrzebujemy ludzi. Dobrze, żadnego, ale Palar chciałby na pewno wyplenić herezję w postaci mutantów. No ja to przekonamy, zrobił, ale... przekonamy go, że źródło herezji to jest tamta stacja. Dokładnie. Pogadamy z nim i spróbujemy pokazać mu świętą i wspaniałą drogę płomienia oczyszczającego cały ten pierdolony. Ja się znam na tym lepiej niż oni. Właśnie. Tak, bracie inkwizytorze, tak, oczywiście. Nie jestem inkwizytorem. Bo cię kurwa nie dopuścili do święceń i tylko dlatego, no. Też coś. Patrzę się na niego. Dobrze, to przyrzekam ci, że nie dam bratu Pele temu fanatykowi zniszczyć użyć tej rakiety w stosunku do twojego miasta. Jeżeli je użyję, to nas stąd wyparuje, a my... A ci, co zostaną, będą się mogli przyglądać na pokorzelisko do końca swoich dni. W takim razie pozwolisz, że zanim zacznę się ruszać, to zrobię zaciąg wśród twoich wiernych poddanych. Jak my ich przetransportujemy? 30 po 30? No, to jest dużo kursów. Chyba, że po fakcie. Kurwa, jeszcze raz. Tam jest coś wielkości słońca. Jeżeli to wybuchnie, czy ty uważasz, że to będzie, nie będzie wielkiego jebudu? To bardziej jest wielkości planety niż słońca właśnie. Ale zanim reakcja łańcuchowa dojdzie do końca, do skutku, no to będziemy mieli czas. Lecimy. Będziemy mieć zasięgu teleportarium. Mistrzu gry, ile my mamy promów? Jeden czy więcej? Nie mamy żadnych landerów, żadnych Valkyrie, żadnych coś. Lądownik Akila jeszcze macie jeden. Serio? Akila bierze ile? 100? 6 osób. 6 osób. Akila to jest maleństwo. To jest mniejsze od Gunkatera. To takie maleństwo. Dlaczego kurwa nie polecieliśmy dwoma statkami? Ja wiem, bo mistrz gry kurwa nie dał drugiego. Byłem więcej promów. Bo byłoby jest na prawie. Byłoby więcej promów, bo tamta jednostka jest większa i ją jest chyba właśnie z większą ilością lądowników, no nie? Z tego co pamiętam. No jest lekkim krążownikiem, więc jest dwie klasy wyższym statkiem od nas. No, to ustaliliśmy, drogi mój... Mertek, po prostu Mertek. Drogi mój Merteku, przybij, wiesz, wyciągam do jego rękę, do niego, w jego stronę rękę, przybij w stary sposób, plunął, no nie? Czy wyciągasz do niego rękę w pancerzu wspomaganym, tak? Tak. To rzuć mi na czarba. Ja nie mam przy pancerzu żadnych karabinów, ani tego, żeby to wyglądało. Ewentualnie, jeżeli to jest... Polewaj. Ewentualnie, jeżeli to jest oszustwo, to nasz DC wrzuć. Nie.
To nie jest oszustwo. Żadnych dodatkowych tych modyfikatorów? No nie. Ja mam czarma na 60. Ja mam na 51, no więc też nie jest źle. Więc tak, Mertek tak się spojrzał na ciebie, na tą twoją opancerzoną rękawicę. Potem rzucił spojrzenie w jedną stronę na jednego gwardzistę, na drugiego. Spogląda się na ciebie uważnie spod twoich blond brwi i niebieskich oczu. I wyciąga rękę i też spluwa na nią i ci podaje. Więc układ przypieczętowany. Kiedy dostarczysz nam bardzo ładną bombeczkę? Myślę, że za godzinę mogę dostarczyć ją do waszego gankatera. Dobrze, dziękuję. Wiesz co, macie jakieś w razie czego coś, co może odlecieć z tej planety, czy nie? Tak już mówiłem. Jak się pozbędziemy już tego użytku. Niestety poza statkiem Lynara aktualnie wszystko inne to już jest złom. Ile jest żywych istot na planecie? Kilka tysięcy rozbitków i pewnie ze dwa razy tyle mutantów. No może nie pełne dwa razy tyle. Kilka tysięcy jesteśmy w stanie pomieścić. Patrzę się na niego. Patrzę się na jednego i na drugiego. Wiem, że wam się to nie spodoba. Ale wydaje mi się, że powinniśmy pomóc też tym drugim. Po co? W sensie, że komu? Mutantom? Tak, mutanci to też ludzie. Nie. Nie, od kiedy? Przepraszam, panie, bardzo dziwnie wyglądający jeszcze kilka miesięcy temu. On był chory. Oni też są. Nie od promieniowania z osnowy, które się tu odbywa. Czy to ewidentna jest mutacja chaosu? Nie, to jest ewidentnie mutacja od promieniowania zwykłego, radioaktywnego, bionizującego. Nie, tutaj nie ma żadnego chaosu. Jest mroczna energia tych jawów, czy jak oni się tam nazywają. Juwat. No właśnie, tak. Tak jest, dlatego trzeba rozwiązać tą sprawę, a na pewno nie przenosić na resztę kosmosu. No nie, ludzi. Dobrze, najpierw spróbujmy po prostu. Ewentualnie tych dwóch tutaj, oni są milusi. Oni są milusi, ja wiem, że ty byś ich wyszkolił, no tak. Dobrze, słuchajcie. Co tam wyglądają jako gryny? Nie ma sensu przeciągać, proponuję udać się do drugiej pani kapitan i spróbować się z nią dogadać. I tyle. Jestem za to. Dobrze. Dziękujemy za posłuchanie, drogi starszy nad Księżycem. Ruszmy, ruszamy se swoją drogą i niech światło... Rówki. Co? Nic. Niech światło Imperatora będzie z tobą. Patrzę zdegustowane na pierwszego. Z nami wszystkimi przydałoby się, aczkolwiek bardzo wątpię. Zajmę się przygotowaniami tej waszej bombowej niespodzianki. Jak tylko wyleźliśmy stamtąd, jak się pożegnaliśmy, patrzę się na resztę. Anders, Magnus, zrozumcie, co do was powiem. Przydadzą nam się nawet ci zmutowani. Można ich wyszkolić. Lepsze oddziały wojskowe. Bo trwogę wszędzie się tylko pojawią. Dokładnie. To jest raz. Dwa, jeżeli dasz komuś możliwość przeżycia, będzie ci wdzięczny. Tylko zabijesz, będzie martwy. No. Magnusie, prawda, że jesteś mi wdzięczny, że jesteś na moim pokładzie, a nie tam, gdzie powinieneś być? Ale tak naprawdę jestem tu tylko po to, żeby pozbywać się mutantów, więc... Dobrze, więc ujmijmy to w taki sposób. Wyobraź sobie, że ci mutanci będą się zużywali na naszych misjach, czyli będziesz się ich pozbywał. Można by się ich pozbyć tak po prostu, bez jakiejś misji. Po cholerę, jeszcze raz, po cholerę marnować mięso, jeżeli można ich wykorzystać. Kury też zabierzmy. Ale niech zrobią coś na chwałę Boga Imperatora. Zginął? Teraz? Tak, zginął. Twój statek mieści 24 tysiące załogi, tobie zginęło 15, znaczy nie zginęło, 15%. 2, 400... Z czego połowa,
z czego połowa jest, że tak powiem, po leczeniu możliwa do przywrócenia, czy to w postaci serwitorów, czy to w postaci ludzi, więc no i tak wszystkich nie zmieścisz na swoim statku, nawet żebyś chciał. Dobrze, wszystkich nie zmieszczę w normalnych tych, ale mogę ich pierdolić jeszcze do ładowni, których też trochę mam. Chyba, że dogadasz się z tą Lynarą i jeszcze ona wciśnie część na swoją, na swój statek. Mutantów. Z tymi fanatykami w kładzie. Super. Czyli wielką przyjemność będę to oglądał. Ale fanatyków jestem, może z 20, a... Nie wiadomo, że jestem fanatyków. Nie mamy wiedzy o tym. Wiesz co? Jest ich co najmniej 6, co najmniej 7, przepraszam. Wiesz co, bardzo mnie zastanawia jedno to, co oni użyli. Tam jest klasztor, czyli być może rozpierdolony statek klasztor, który... Na którym z chęcią położyłbym łapę. Tak wam powiem. Bo jeżeli to jest statek klasztor, to jest ze 4 albo 5 razy większy od naszego statku. Czy to się okaże. Dobrze. A tam jest jeden czy dwa statki, bo jest klasztor i ten Lenar. Czy to jest jeden i ten sam? Nie. Jej statek jest ponad gdzieś zawieszony, gdzieś w przestrzeni daleko tego klasztoru utkwił, nie? Ale to jest ten imperialny... Transportowiec. Transportowiec, czy my mówimy o czymś jeszcze innym? Jej statek to ponoć transportowiec. Ponoć. Trzeba będzie go obejrzeć. To mistrzu gry możesz przyznać PD? No dzisiaj nie ma za co przyznać PD, więc poczekamy do następnej sesji. Sumarycznie coś przyznamy. Jak to rozpierdolimy, to wtedy. Nie, wątpię, żebyście to zniszczyli udało wam się zniszczyć na następnej sesji, no ale... Coś mi się wydaje, że to będzie dłuższa przygoda i z większą ilością mutantów i nie tylko mutantów, więc wszyscy będą zadowoleni. Ale mógłbyś przyznać, to może byśmy się jakoś rozwinęli, kurwa, przez przypadek. To jestem rozwinięty. Cicho. Dobrze, to po stówce tak na zachętę. O! Stówka na zachętkę, otóż to. Tam Zajęczakowi też dopiszcie stówkę. Po co? Poszedł, on umiera. On teraz stara się przeżyć na powładzie, tak? Tak, Beatrice się nim zajmuje. Dobrze, szanowni widzowie, dzięki za uwagę. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy dobrej nocy. I do zobaczenia gdzieś na kolejnych sesjach w przyszłości. Kiedy? Jeszcze dokładnie nie wiem, ale damy znać. Na pewno na swoich socjalach będę gdzieś tam dał znać, kiedy następna sesja. Do zobaczyska i hej, hej, papateczki. Jeżeli spodobało ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.